Witam wszystkich Państwa serdecznie na trzecim Ogólnopolskim Forum Rad Pracowników. Ale tego uroczystego otwarcia naszego spotkania dokona osoba, która w historii Polski jest nierozerwalnie związana z budowaniem podmiotowości pracowniczej, z walką o prawa pracownicze. Osoba, która w najnowszej historii Polski dla wielu Polek, dla wielu Polaków jest symbolem właśnie walki o tą podmiotowość, wtedy jeszcze nie czasami w sytuacji trudnych relacji pracy z pracodawcą, ale w sytuacji opresyjnego państwa, które za nic miało prawa pracowników, prawa robotników i dlatego jest mi niezwykle miło prosić o uroczyste otwarcie dzisiejszego trzeciego Ogólnopolskiego Forum Rad Pracowników osobę, która ma do tego najpełniejsze prawo w budynku polskiego parlamentu, pana marszałka Bogdana Borusewicza. Panie marszałku, oddaję panu głos. Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, niezwykle sobie cenię tego typu spotkania i cieszę się, że możemy gościć przedstawicieli rad pracowniczych i rozmawiać o ustawie, która, jak sobie dobrze przypominam, wyszła z Senatu, a przepychał ją wicemarszałek, niestety nieżyjący, Zbigniew Tomaszewski. On wszystkich namawiał do tego i uzasadniał słusznie, że w momencie naszego wejścia do Unii Europejskiej musimy stworzyć sytuację, w której pracownicy będą partycypować w funkcjonowaniu zakładów pracy. Ustawa ma już 15 lat, więc wymaga zmian, wymaga poprawek. Jest w Polsce 700 rad pracowniczych. Ja sądzę, że potencjał rozwojowy powinien być nieco większy, więc trzeba się zastanowić, co zmienić w ustawie, aby te rady pracownicze nie tylko były na trwałe włączone w nasz system prawny, ale także, żeby miały możliwość rozwoju. Z przyjemnością spotykam się z Państwem i z przyjemnością otwieram trzecie Ogólnopolskie Forum Rad Pracowniczych. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję panu marszałkowi za ten głos z symbolicznego miejsca Polski dla spraw rad pracowniczych, czyli z Gdańska. Cieszymy się też, że pan marszałek w części w tej formule, którą współczesna rzeczywistość nam daje tak szeroko online, ale będzie także słuchał naszych głosów. I teraz, szanowni państwo, zanim oddam głos osobie, która naprawdę od długiego czasu w sposób szczególny stara się reprezentować interesy środowiska rad pracowników w Polsce, dbać o rozwój przepisów prawa i o jak najlepsze formuły organizacyjne, czyli zanim oddam głos panu prezesowi Rafałowi Górskiemu z Instytutu Spraw Obywatelskich, pozwólcie państwo, że zaanonsuję, że w naszej dzisiejszej spotkaniu, czy osobiście, czy online, będą uczestniczyć pan profesor Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan, jedna z tych osób w Polsce, która doskonale zna tą problematykę, którą się będziemy dzisiaj zajmować. Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, pan Andrzej Radzikowski, witamy serdecznie. Zastępca Głównego Inspektora Pracy, czyli pan minister Dariusz Minkowski, witamy ciepło. Pan profesor Józef Wratny z Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Cieszymy się, że pan profesor będzie z nami, tak samo jak pan profesor Andrzej Zybała, profesor Szkoły Głównej Handlowej. Ten skład, który przedstawiliśmy, to będzie także skład pierwszego panelu dyskusyjnego. Są z nami ci, którzy na co dzień pracują w radach pracowników, starają się prowadzić ten dialog
dialog ze swoimi pracodawcami i pokazać, jak ważna, potrzebna i użyteczna jest to formuła współpracy i reprezentacji interesów pracowniczych. Witam wszystkich Państwa w sposób symboliczny, tych, którzy będą w Waszym imieniu zabierać głos w kolejnym panelu dyskusyjnym, czyli panią Różę Bartoszek, pana Marcina Romejko-Churko i pana Mariusza Ławnika. Szanowni Państwo, z mojej strony tylko dwa zdania wstępu. Bardzo się cieszę, że jako przewodniczący Senackiego Zespołu Zrównoważonego Rozwoju, który już w swojej nazwie ma właśnie to poszukiwanie interesów wspólnych, rozwoju, który równoważy wszelkie poglądy, opinie, stanowiska i interesy. Dzisiaj mogę być wraz z Państwem i tutaj na miejscu wspierać Was w organizacji Waszej dzisiejszej pracy. I oddaję w tym momencie głos panu prezesowi Rafałowi Górskiemu. Szanowni Państwo, to ja pod chwilę jeszcze, jeżeli pozwolicie, parę zdań powiem, umożliwiając bezstresowe podłączenie techniczne. Państwo to wiecie najlepiej, że formuła, w której funkcjonujecie, formuła prawna rad pracowników, to w Polsce formuła funkcjonująca w oparciu o przepisy wspólnotowe, o rozwiązania, które wynikają wprost z dyrektyw Unii Europejskiej. W Polsce to rozwiązanie, mamy pewien okrągły jubileusz, bo funkcjonuje 15 lat. Dzisiaj mamy około 700 rad. Niektórzy z Państwa o tym wiedzą. Bywały okresy, gdzie było ich więcej, więc trzymamy kciuki mocno zaciśnięte, żeby te czasy dynamicznego rozwoju, także nie tylko jakościowej, bo co do tej nie mam żadnej wątpliwości, ale ilościowej reprezentacji rad pracowników było jak największe. Będziemy dzisiaj dyskutować także o wyzwaniach legislacyjnych, bo te 15 lat to były tylko korekty, nazwijmy to kosmetyczne, w obowiązującej ustawie, a 15 lat przy każdym projekcie ustawy, która weszła w życie, to jest naprawdę szmat czasu i jako przewodniczący Senackiej Komisji Ustawodawczej mogę powiedzieć, że każdy akt prawny po tylu latach funkcjonowania wymaga jednak pewnego przejrzenia, analizy, zastanowienia się, czy nie wymaga on korekt. Także z uwagi na to, że właśnie tak jak było tutaj powiedziane na sali przez pana marszałka Bogdana Borusewicza, to Senat w sposób szczególny wtedy był zaangażowany w implementację tych przepisów wspólnotowych i wprowadzenie tego nowego rozwiązania prawnego, czyli rad pracowników jako reprezentacji interesów pracowniczych w polskich firmach, tych, które mają powyżej 50 pracowników. Dlatego będę wyrazicielem tutaj głosu senackiego, że druga izba parlamentu, uważamy, że to jest doskonałe miejsce, żeby się zastanowić nad tym, jakim ewentualnie zmianom, modyfikacjom powinien podlegać przepisy ustawy, w oparciu o której Państwo pracujecie. Dla mnie także będzie niezwykle ciekawa i ta część w dyskusji, w której będziemy rozmawiać o potrzebie ewentualnych zmian przepisów, jak i ta druga część, w której Państwo już jako przedstawiciele rad pracowników będziecie zabierać głos, bo dla mnie byłoby niezwykle ciekawym dowiedzieć się, jaka jest praktyka funkcjonowania rad w Polsce, z jakimi barierami, ograniczeniami, także barierami mentalnościowymi przychodzi Wam się zmierzyć. Muszę Państwu powiedzieć, że troszkę się przekonałem czasami, z jak trudnymi wyzwaniami przychodzi Wam się zmierzyć, kiedy miałem zaszczyt wspólnie z Instytutem, żeby nie było wątpliwości. Ja jestem gotów przerwać w każdej chwili, jak pan prezes da sygnał, że jest gotowy. To tylko powiem, dokończę to zdanie, z jakimi barierami przychodzi wam się zmierzyć. Zaobserwowałem przy okazji dyskusji w Senacie, kiedy próbowaliśmy wspólnie pracować nad zmianami przepisów waszej ustawy w kontekście tych wyzwań związanych z COVID-em. Widzę, jak wiele musimy jeszcze tych barier pokonać, żeby uprzytomnić wszystkim w różnych formach, na przykład także przedstawicielom związków zawodowych, że rady pracowników to nie jest dla nich konkurencja, ale uzupełnienie istniejącego systemu. A teraz już oddaję głos panu prezesowi, który ma uśmiech na twarzy, pokonał ograniczenia techniczne i może zaczynać. Tak.
Dziękuję panie przewodniczący. Proszę państwa, zgłoszeń mamy blisko 100 na to forum. Bardzo chciałbym przede wszystkim podziękować państwu, którzy mogli przyjechać. Jeszcze pewnie w biurze przepustek kolejne osoby przechodzą procedury. Natomiast również bardzo serdecznie dziękuję tym, którzy są z nami online. I krótka historia tych ostatnich 15 lat. Proszę państwa, 2006 rok, ustawa wchodzi do, raczej wychodzi, z, czy jest w debacie właśnie w Senacie. To, co już było dzisiaj wspomniane, senator, wicemarszałek, senator Romaszewski to była główna osoba, która walczyła o tą ustawę. Niestety z perspektywy czasu trzeba zauważyć, trzeba sobie po prostu powiedzieć prawdę, że ten 2006 rok to było porozumienie ponad podziałami, jeśli chodzi o kształt tej ustawy. To znaczy zarówno rząd, jak i związki zawodowe, jak i pracodawcy no, przystali na taki kształt ustawy, który no, nie sprawdza się. I to my już to sygnalizowaliśmy w 2006 roku. Mówił o tym również senator Romaszewski. I po 15 latach jesteśmy właściwie trochę w takim samym miejscu. To znaczy ta ustawa wymaga nowelizacji. Ja odczytam to, co jedno zdanie senatora Romaszewskiego z 2006 roku. W moim przekonaniu jest to ustawa w jakiś sposób przełomowa. Jest to ustawa zaczynająca zupełnie nowy okres w dziejach stosunków między pracownikami i pracodawcami. Może to się podobać, może to się nie podobać, ale nie ulega wątpliwości, że jest to ustawa po prostu niezbędna. To mówił marszałek Senatu Zbigniew Romaszewski w 2006 roku. Myślę, że najlepiej państwo wiecie, ci, którzy korzystają z tej ustawy na co dzień, jak ta ustawa, ile ta ustawa ma mankamentów i będziemy o nich dzisiaj rozmawiać. I cieszę się, że rozmawiamy również w Senacie, no bo ta ustawa właśnie miała swój początek w Senacie. No i mam nadzieję, że te obrady dzisiaj będą owocne. My zaraz po tym, jak ta ustawa została uchwalona, powołaliśmy do życia Centrum Wspierania Rad Pracowników. Tutaj jeden z naszych ekspertów, Piotr Ciąpa, który w Instytucie Spraw Obywatelskich to centrum rozwijał. Pewnie państwo się spotkaliście z nim na przełomie tych ostatnich 15 lat nieraz. My przygotowaliśmy od razu nowelizację tej ustawy, to był 2008 rok. No i poszliśmy do wszystkich decydentów z tą ustawą, z wnioskiem, z apelem o to, żeby ją znowelizować. No niestety to nie dało rezultatu. Oczywiście ta ustawa była przygotowana wtedy w 2007-2008 roku przy współpracy ówczesnych członków Rad Pracowników. Później zaczął się okres takich kilkunastu lat po prostu wspierania państwa, wspierania Rad Pracowników, bo niestety muszę tutaj z przykrością powiedzieć, nasze państwo polskie abdykowało, to znaczy nie zajmowało się kompletnie tą ustawą. Jedyne co robiło państwo, to nasze państwo, to podkreślę, to zbierało po prostu informacje o tym, że jakie rady gdzie powstały. Więc my jako organizacja społeczna podjęliśmy to wyzwanie, zajmowaliśmy się i doradztwem, i szkoleniami, i ekspertyzą. Tutaj zdjęcie Wydziału Prawa i Administracji z Łodzi, Wydziału Prawa i Administracji w Łodzi. Tam eksperci no, zrobili przez te ostatnie kilkanaście lat ogromną pracę, pomagając bezpłatnie, społecznie właśnie państwu, Radom Pracowników, bo po prostu rady nie miały znikąd pomocy. I tak się trochę to do dzisiaj dzieje. Pierwsze ogólnopolskie forum, oczywiście po drodze były różnego rodzaju seminaria, konferencje, również ze Zbigniewem, z senatorem świętej pamięci Zbigniewem Romaszewskim w tych murach tutaj robiliśmy dwa spotkania.
spotkania, konferencje z radami. Pierwsze ogólnopolskie forum rad pracowników odbyło się, tutaj jest zdjęcie, w 2016 roku. My wtedy zwróciliśmy się do jeszcze wtedy wicepremiera, ministra rozwoju, pana aktualnego Mateusza Morawieckiego, aktualnego premiera, z apelem o to, żeby znowelizować ustawę o radach pracowników. My ją po raz drugi podeszliśmy do jej nowelizacji w 2015 roku, zrobiliśmy ogólnopolskie konsultacje społeczne, jeździliśmy po Polsce, spotykaliśmy się z państwem, prawdopodobnie z częścią z państwa, którzy dzisiaj są na sali albo online, również się spotkaliśmy. No, to był znowu ogromny wysiłek przede wszystkim państwa, żeby bazując na własnych doświadczeniach, żeby zgłaszać uwagi, żeby ta nowelizacja była jak najlepsza. No i oczywiście zwróciliśmy się do ministra rozwoju Mateusza Morawieckiego w 2016. No niestety nie uzyskaliśmy żadnej jakiejś takiej odpowiedzi, która by wyrażała zainteresowanie. My wtedy mówiliśmy o tym i podkreślaliśmy fakt, że strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju no po prostu wymaga udziału pracowników, tak? Bo to jest to, co niestety w naszym państwie no jest zadziwiające, przynajmniej tak mówią pracownicy, członkowie rad. Jak to jest, że tyle mówimy o budowaniu silnej gospodarki, o tym, że potrzebujemy wzmacniać przemysł, tylko rzadko kiedy mówi się o pracownikach w tym kontekście. Rzadko mówi się o takich instytucjach jak właśnie Rady Pracowników, które na Zachodzie po prostu są źródłem nieocenionej wiedzy, innowacji, pomysłów, nowatorstwa. I zresztą w Polsce, jak jeździmy po Polsce, robimy szkolenia czy spotkania z radami, no to po prostu to jest tam, gdzie zarząd rozmawia z Radą Pracowników, tam jest też... Tam też się rodzą pomysły, innowacje na to, jak wzmocnić firmę, a jak firmy są wzmocnione, no to jest wzmocniona również gospodarka. Oczywiście zwróciliśmy się również do prezydenta pana Andrzeja Dudy, również ponieważ ma możliwość, ma inicjatywę ustawodawczą, żeby ten nasz projekt ustawy wniósł do parlamentu. No niestety myślę, że też warto powiedzieć tą prawdę, bo nie zawsze ona jest publicznie mówiona albo właściwie ona jest przemilczana, że dzisiaj no, jesteśmy w takim szachu, że i związki zawodowe, i pracodawcy, i rząd, no po prostu tego dialogu, no trudno o ten dialog. Ja myślę, że za chwilę będzie panel i o tym będą poszczególne osoby mówiły. Ja będę też zadawał w tym obszarze pytania, natomiast no dzisiaj mnie rady pracowników pytają, jak to jest, panie Rafale, że z jednej strony są uroczystości związane z różnymi rocznicami, gdzie polegli robotnicy i wtedy różnego rodzaju decydenci składają wieńce pod pomnikami, są transmisje telewizyjne w mediach publicznych, prywatnych, mówi się o tym, a w tym samym czasie robotników, którzy są dzisiaj w zakładach pracy, się nie wspiera. Jak to jest, panie Rafale? No i no ja po prostu rozkładam ręce, no już nie chcę mówić, co mówię w rzeczywistości, no ale to tak wygląda dzisiaj. Tak wygląda sytuacja instytucji, która przyszła do nas raczej dyrektywą unijną. Mamy wyzwanie, 85% pracowników w zakładach pracy nie ma swojej reprezentacji, bo w 85% firm nie ma związków zawodowych, nie ma przedstawicielstwa, w związku z tym co stoi na przeszkodzie, mówimy, pytamy od 15 lat, żeby w tych firmach powstawały rady pracowników. Jakimś światełkiem w tunelu i za to bardzo dziękujemy, dzisiaj jest też przedstawiciel z nami, wiceszef Państwowej Inspekcji Pracy, jest to, że po prostu Państwowa Inspekcja Pracy po naszych również ponagleniach, prośbach, wnioskach, apelach, dokonała kontroli funkcjonowania tej ustawy w zakładach pracy. No i raport z tej kontroli jest druzgocący. Być może jeszcze pan będzie z Państwowej Inspekcji Pracy, pan prezes mówił,
Natomiast no ona, ta kontrola pokazała, że to, co mówimy od kilkunastu lat, jest po prostu rzeczywistością, tak? I te poprawki w ustawie są potrzebne, o których dzisiaj mówimy. Tutaj też ważna publikacja, chciałem to podkreślić, pana profesora Wratnego w renomowanym wydawnictwie prawniczym, która omawia temat rad pracowników. I to, co jest istotne, to, że oprócz olbrzymiej wiedzy, którą tam profesor zawarł, co warto zrobić z radami, no jest też wstęp senatora Seweryńskiego, profesora Seweryńskiego z Prawa i Sprawiedliwości. Niestety profesor dzisiaj nie mógł być z nami, bo miał po prostu inną rezerwację na inne wydarzenie. Natomiast no ten wstęp ja podkreślę tu szczególnie, podkreślam to w związku z tym, że partia rządząca to jest Prawo i Sprawiedliwość, że tutaj senator Seweryński po prostu bardzo popiera tą formę, tą instytucję, tą formę samorządu pracowniczego. Drugie Ogólnopolskie Forum Rad Pracowników dwa lata temu, jeszcze przed pandemią, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego gościliśmy też ponad 100 osób na sali, a tutaj może, nie, raczej na pewno nie widać dokładnie tego pisma, ale to jest pismo, które dostaliśmy z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej od dyrektora Waleśkiewicza. To pismo jest datowane na 2019 rok, gdzie dyrektor no, informuje nas, życzy owocnych obrad, jeśli chodzi o drugie forum ogólnopolskie. Natomiast przedostatni akapit mówi o tym, że ministerstwo będzie pracowało nad nowelizacją ustawy, wykorzysta ten dorobek, który zgromadziliśmy przez kilkanaście lat. No i co? No i dzisiaj niestety Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, nikt z ministerstwa, my zapraszaliśmy oczywiście premiera Gowina, zapraszaliśmy, no prosiliśmy po prostu, żeby przedstawiciel ministerstwa się pojawił na tych obradach. No niestety sytuacja wygląda tak, że dzisiaj tego przedstawiciela nie mamy, chyba że ja czegoś nie wiem i jest na sali online, nie wiem, to proszę dać znać. I to, co wspominał na koniec, to, co wspominał senator Kwiatkowski, to bitwa, którą rozegraliśmy w ubiegłym roku, po prostu słów brakuje, tak? Słów brakuje, co się wydarzyło. To znaczy w czerwcu dostawaliśmy liczne od państwa prośby, uwagi, że w tej sytuacji pandemicznej no po prostu trudno państwu działać i proszą państwo o różnego rodzaju kwestie, żeby Rada dobrze funkcjonowała, żeby wybory były bezpieczne i tak dalej. Po prostu są minimalne zmiany potrzebne w ustawie. No my taki projekt zaproponowaliśmy. Dzięki tutaj senatorowi Kwiatkowskiemu on wszedł pod obrady Senatu. To była tak zwana mała nowelizacja. No i co się stało? No naprawdę stała się rzecz no, żenująca, tak? Po prostu głosami senatorów z PiS-u no, została ta ustawa odrzucona, ta mała nowelizacja, kiedy ludzie ją potrzebują w dobie pandemii. I wtedy usłyszeliśmy również o tym, że bo pojawili się też przedstawiciele związków zawodowych, Ministerstwo Pracy, no, że jest potrzebna całościowa nowelizacja ustawy. No my oczywiście tak, jest potrzebna całościowa, bo mówimy o tym od 15 lat. No i dzisiaj będziemy rozmawiać o tej nowelizacji całościowej. No szkoda bardzo, że bez Solidarności i bez Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. No więc w takiej rzeczywistości żyjemy. Na koniec chciałbym podkreślić, że
Tak trochę jak jest ten tytuł w tej aktywności obywatelskiej, biuletynie, który Państwu wysyłamy regularnie, przegrana bitwa, wojna trwa. No trochę to tak wygląda niestety, że od 15 lat próbujemy z Państwem wzmocnić instytucję, która mogłaby pomagać zarówno pracownikom, jak i zarządom w budowaniu, w dobrych relacjach, w budowaniu siły firm, siły gospodarki, siły naszego państwa. No i po prostu jest tak, że niezależnie od tego, kto rządzi, wygląda, że nie jest zainteresowany tym, żeby tą instytucję wspierać. A jednocześnie na wszelkiego rodzaju forach mówi się o tym, że mamy słabe instytucje, że mamy słaby kapitał społeczny i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście mógłbym mówić tutaj, ja przede wszystkim chciałbym podziękować Państwu, że po prostu jesteście, walczycie na tych swoich frontach, próbujecie się układać, rozmawiać z pracodawcami, chociaż jest to trudne. Natomiast zawsze to powtarzam na różnego rodzaju szkoleniach. To wy jesteście liderami i to was powinni pokazywać w telewizji publicznej i pisać o was artykuły, a nie zajmować się po prostu jakimiś zupełnie wyssanymi problemami, które są problemami tylko być może dla Warszawy, ale nie są dla milionów pracowników w Polsce, bo tylko przypomnę, że gdyby Rady Pracowników weszły do wszystkich zakładów powyżej 50 osób w Polsce, to objęłyby około 5 milionów pracowników swoim działaniem. No i o to chodzi. Dobrze, to dziękuję za możliwość tej prezentacji i przechodzimy teraz do dyskusji. I ja jeszcze spytam jeszcze raz, bo być może to się zadziało, a my tego nie wiemy, czy jest na sali, czy online przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Nie ma go, więc może ja bym zaczął od takiej, od udzielenia głosu i od pokazania takiej, no właściwie nie wiem, bo z jednej strony to jest światełko w tunelu, ale wyniki kontroli Państwowej Inspekcji Pracy no wręcz pokazują, że coś innego, ale poproszę o wystąpienie pana Dariusza Mińkowskiego, zastępcy Głównego Inspektora Pracy. Witam, dzień dobry Państwu. Czy jestem słyszany? Tak, jest Pan słyszany bardzo dobrze, dziękuję. No więc Szanowni Państwo, Dariusz Mińkowski z tej strony. Dzisiaj prezentuję wykład, materiał związany z działaniami Państwowej Inspekcji Pracy w temacie oczywiście kontroli, które przeprowadzaliśmy w zakresie rad pracowniczych. Natomiast zawiera on również pewne wnioski, które wynikają z tego materiału. Szefowa pani inspektor główna Katarzyna Chrycko-Łażecka nie mogła dzisiaj wziąć udziału, dlatego ja dzisiaj mam przyjemność współpracowania z Państwem. Bardzo krótko chciałbym, chyba że będą pytania, to oczywiście uszczegółowię pewne obszary, ale chciałbym zawrzeć takie podstawowe informacje na temat kontroli, które Państwowa Inspekcja Pracy w skali całego kraju realizowała w latach 2017-2018 w związku z analizą, no, jak przestrzegane są przepisy ustawy. Rok 2019-20, to wiemy Państwo, co się działo i w tym zakresie znacząco reagowaliśmy już tylko na czynności związane ze skargami dotyczących rad pracowniczych, ale też te wnioski jakby są zbieżne, czyli można powiedzieć, że w każdym przypadku, czy to było realizowane w ramach takich ogólnych wytycznych i planu, jakie Państwowa Inspekcja Pracy realizowała, czy też było to reakcja na indywidualne interwencje, zgłaszanie interwencji przez pracowników, wnioski są zbieżne z tego całego okresu, a więc 4 lat. Generalnie, kiedy robiliśmy te kontrole tak zwane tematyczne, czyli według planu zatwierdzonego przez Głównego Inspektora Pracy, uwzględniającego między innymi wytyczne Rady Ochrony Pracy, kontrolami obejmowaliśmy około 100 pracodawców w skali kraju
i 50% tych pracodawców miało naruszenia, czyli może to świadczyć o skali różnego rodzaju nieprawidłowości związanych z realizacją ustawy. Jeżeli chodzi, proszę Państwa, o rodzaj nieprawidłowości, one były w poszczególnych latach generalnie zbieżne. Bo więc po pierwsze, największa ilość to jest niepoinformowanie pracowników w sposób przyjęty u pracodawcy o osiągnięciu wielkości zatrudnienia na poziomie co najmniej oczywiście 50 pracowników. To jest artykuł 7 ustęp 5 ustawy. Następnie drugi rodzaj nieprawidłowości, nie przekazanie ministrowi rodziny, pracy i polityki społecznej informacji na temat rady pracowników. Artykuł 18 ustawy. To mniej więcej 1/5 pracodawców kontrolowanych taki stan nieprawidłowości miała. Niezorganizowanie wyborów rady, mniej więcej 10% pracodawców, artykuł 8 ust. 2 ustawy naruszony. Niepowiadomienie pracowników o prawie do wyboru członków kolejnej rady pracowników, co najmniej na 60 dni przed upływem kadencji, też około 10% kontrolowanych zakładów taką nieprawidłowością było ujawnionych. Następnie nieprzekazywanie Radzie Pracowników informacji w sprawach określonych w artykule 13 ustawy. Jest to rząd wielkości około 12% w tym zakresie skontrolowanych. Brak prowadzenia konsultacji z Radą Pracowników. Tutaj tylko około, znaczy generalnie 8-10 pracodawców w poszczególnych latach. I ostatnie naruszenie, które ujawnialiśmy, to jest naruszenie szczególnych uprawnień członków Rady Pracowników w okresie ich członkostwa w Radzie, artykuł 17 ust. 1 i 2 ustawy. Ale tutaj skala była tylko kilku pracodawców. Jeżeli chodzi jeszcze o jedną nieprawidłowość, ale tak marginalnie występującą, to jest naruszenie nieterminowe zwołanie pierwszego zebrania Rady Pracowniczej. Najważniejsza rzecz, nie stwierdzono dyskryminowania członków Rady Pracowników w związku z wykonywaniem przez nich czynności w ramach Rady. Tak jak powiedziałem, w roku 2017, w roku 2018 jest dość zbieżna sytuacja i skala naruszeń w tych samych obszarach, więc nie chciałbym tutaj tego powtarzać. Natomiast istotne, myślę, są w całym tym wystąpieniu przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości, jakie stwierdzili nasi pracownicy wykonujący czynności kontrolne. Generalnie z informacji, które zawarliśmy w sprawozdaniu z realizacji tematu, do przyczyn tych należało. Po pierwsze, nieznajomość przepisów ustawy bądź błędna ich interpretacja. Po drugie, niska świadomość prawna, jaki jest cel i istota funkcjonowania rad pracowniczych w tym zakresie. Przekonanie pracowników, że współpracując ze pracodawców, przepraszam, że współpracując z zakładowymi organizacjami związkowymi, no wypełniają już kwestie związane z dialogiem i ich współpraca z Radą Pracowników, w związku z czym była mocno ograniczona. Dalej, marginalizowanie działalności Rady Pracowników wynikające z przekonania, że no, kompetencje Rady Pracowników i związków zawodowych się przenikają, więc wybierano związki zawodowe do współpracy. Bagatelizowanie przez pracodawców podstawowych obowiązków wynikających z ustawy, czyli no, w tym zakresie jest to obszar może nie umyślnego działania, no, skoro konsultuje ze związkami, ewentualnie z przedstawicielem wyłonionym z kodeksu pracy, tam z artykułu w zakresie BHP 237 bodajże, to nie muszę już tak mocno trzymać się terminów, bo tutaj chodziło bardziej o nieterminowe realizowanie tych obowiązków. Następnie dość istotny problem to jest obawa pracodawców przed udzielaniem informacji radom. Na przykład zasłaniano się brakiem zgody na upublicznienie pewnych danych, zagrożenie ze strony konkurencji. I ostatnia to jest nieprecyzyjność, niejasność i ogólnikowość zapisów ustawy, zarzut ze strony pracodawców podnoszony w czasie czynności kontrolnych. Generalnie z analizy naszych po całych tych kontrolach wynika, że pracodawcy nie znają i nie rozumieją do końca problematyki związanej z funkcjonowaniem rad pracowników. Mają niepełną wiedzę, są nieświadomi ciążących na nich obowiązków w tym zakresie. Ponadto nie wiedzą w zakresie, pracodawcy nie wiedzą, jakie informacje należy przekazywać Radzie Pracowników oraz które zagadnienia podlegają konsultacjom. Tutaj jest kwestia no, niespójności albo no, może interpretacji przepisów niewłaściwej.
Członkowie Rad Pracowników próbowali, to jest druga strona z kolei całej sytuacji, podczas kontroli wielokrotnie próbowali pytać naszych pracowników o to, czy dana informacja podlega konsultacji, powinna być przekazana Radzie, czy nie. Czyli ta świadomość po stronie z kolei pracowników też jest dość mocno niewłaściwa i powoduje tego typu wątpliwości. Zresztą świadczy o tym również duża liczba skarg, które uznaliśmy właśnie dotyczące tego obszaru za nie zasadne. Ale o tym powiem za chwileczkę. Dalej, proszę Państwa, wątpliwości co do rodzaju informacji, które powinny być przekazywane Radzie, prowadziły do sytuacji, gdy z jednej strony członkowie Rady domagali się od pracodawcy każdej informacji, nawet jeśli nie miała ona większego znaczenia dla pracowników, z drugiej zaś pracodawca zasłaniał się tajemnicą przedsiębiorstwa i przedstawiał albo informację ogólną, albo po prostu nie przekazywał tych informacji. W niektórych skontrolowanych zakładów, tak jak mówiłem, w związku z artykułem powołaniem tutaj pracownika w trybie artykułu 237 z indeksem 11a kodeksu pracy dotyczących konsultacji działań w związku z BHP, pracodawcy uważali, że dopełnili obowiązków i w tym wypadku nie muszą współpracować w ramach rad pracowników. Częstym powodem naruszenia artykułu 18 niedopełnienia obowiązku przekazania właściwemu ministrowi spraw informacji odnośnie rad pracowników jest przekonanie pracodawców, że ma to charakter jednorazowy czyn, w związku z czym nie przekazywali takich informacji po wyborach rad pracowników. To jest znajomość przepisów tutaj wychodzi. Ciekawostką jest, że na przykład kontrole przeprowadzone na terenie województw warmińsko-mazurskiego, lubelskiego, podlaskiego wskazywało na bardzo ograniczoną w tym zakresie, w tych obszarach intensyfikację prac rad pracowników. Czyli tam właściwie można powiedzieć, że ten system nie funkcjonował albo funkcjonował w bardzo niewielu zakładach. Ustawa nie była tutaj wykorzystywana. Z niektórych kontroli wynikało, że nawet jeżeli dokonano wyboru Rady Pracowników po wejściu w życie ustawy w 2006 roku, to było ono właściwie nieaktywne i dawno upłynęły terminy i kadencje, nie konano kolejnych wyborów. W związku z czym też można powiedzieć, że świadczy to o dość niskiej świadomości prawnej inicjatywy także po stronie pracowników. Pamiętajmy, że proszę Państwa, jeżeli pracownicy nie będą zainteresowani funkcjonowaniem, to powołanie tej rady jest mocno utrudnione. Co więcej, no, trzeba mieć świadomość, to jest prawo pracownicze, a nie obowiązek pracodawcy. Pracodawca ma określone obowiązki, które powinien realizować, ale jeżeli on je realizuje, a nie da się mimo tego wyłonić rady pracowniczej, no to ona nie będzie funkcjonowała. W ocenie inspektorów pracy najaktywniejsza działalność rad była prowadzona w tych zakładach, proszę Państwa, i to jest bardzo ciekawy wniosek, w których nie działają organizacje związków zawodowych albo działa tylko jedna organizacja związkowa. W przypadkach, gdy funkcjonuje wielość organizacji związkowych, działalność rad pracowniczych co zasady traci, jak wykazują kontrole, na znaczeniu. Również sama aktywność pracowników jest znacząco mniejsza niż w przypadku innych podmiotów. Dalej, proszę Państwa, powołanie rady wybieranej przez pracowników powoduje problemy właśnie w takich zakładach, gdzie jest wielość organizacji związkowych, gdzie dochodziło wręcz do jakby sporu kompetencyjnego między tymi dwoma instytucjami. Nie pomagały również nam nie do końca w tym zakresie rozstrzygające zapisy ustawy. Na pewno związki zawodowe mają także, proszę Państwa, prawo do informacji i do konsultacji wynikających z ustawy o związkach zawodowych. Co więcej, no, oceniając obydwie regulacje, zarówno tej ustawy o radach pracowników, jak i związkach zawodowych, ewidentnie siła i jakby większa możliwość działania jest po stronie związków zawodowych. Mają one większą możliwość wpływania na decyzje pracodawców i ochronę tym samym praw pracowniczych załogi. Ustawodawca nie przewidział w regulacji prawnej mechanizmu polegającego na przyjęciu chociażby części uprawnień organizacji związkowych przez Radę, gdy nie działają u pracodawcy związki zawodowe. Takie rozwiązanie mogło dawać pewne możliwości. Rada wybierana przez pracowników w zakładzie, gdzie działają związki zawodowe, jest w tym ujęciu jakby przedstawicielstwem konkurencyjnym w stosunku do nich.
W związku z czym, ponieważ jeszcze jest kompetencyjnie słabsza, no jest marginalizowana zarówno przez pracodawców, jak często przez same związki, a tym samym przez pracowników. Proszę Państwa, po kilkunastu latach funkcjonowania regulacji na pewno należy zastanowić się, czy powinna funkcjonować w obecnym kształcie. Na pewno wskazane byłoby doszczegółowienie stosunków między instytucją Rady, jak i związków zawodowych. Rada Pracowników w tym zakresie powinna być, to chyba wydaje się, troszeczkę mocniej usytuowana, na pewno, żeby nie dochodziło do tych sporów kompetencyjnych, które wynikają również z pewnych ukształtowań historycznych, ponieważ, proszę Państwa, przez lata system związków zawodowych jako tych organizacji reprezentujących pracowników dość mocno się umocnił. Mają one silną pozycję, mają określone uprawnienia i wielu chyba pracowników jest przekonanych, że to jest ich ta reprezentacja właściwa. Co więcej, tak samo do tego problemu przychodziło wielu pracodawców. Na pewno w wielu punktach przepisy ustawy są zbyt mało konkretne, jeśli idzie o obowiązki pracodawcy. Tak wynika z naszych czynności kontrolnych. W szczególności w celu ułatwienia interpretacji przepisów wskazane byłoby rozważenie doprecyzowania katalogu spraw, to jest artykuł 13 i 14 ustawy, czyli to, co podlega obowiązkowemu informowaniu i konsultacjom z radami. No oczywiście taka forma z wniosek taki jakby w obszarze prewencyjnym, promocyjnym, na pewno należy dołożyć starań do rozpowszechniania informacji na temat działania rad pracowników. W niektórych przypadkach nasi pracownicy sygnalizowali, że rady pracowników są jakby taki no, w historycznym formule porównywane i z radami pracowniczymi przedsiębiorstw państwowych, co gdyby tak było faktycznie nie jest najbardziej szczęśliwym porównaniem i może się źle kojarzyć. No, ale to są tylko wnioski z niektórych czynności kontrolnych, ale takie informacje się pojawiały. Obiecałem, że jeszcze powiem proszę Państwa o skargach. W latach 2018-2020 do całej inspekcji pracy wpłynęło, czyli mówimy tu o 4 latach, 66 skarg. W skali całej skargowości urzędu jest to bardzo znikoma ilość, jakby mówiąc o tym, że problemu teoretycznie nie ma jakiegoś istotnego. Te skargi zawierały 243 przedmioty skargowe, a zasadność potwierdziła się w 117 sprawach. W 95 uznano skargi za bezzasadne. To oznaczałoby, proszę Państwa, że około 40% na sprawy nie miały zasadne, ale były również, jak widzimy, w dużej mierze sprawy, które uznali inspektorzy za to, że należało w wyniku kontroli no, zastosowali środki prawne, czyli było naruszenie. Może w ten sposób. Całość, proszę Państwa, regulacji, czyli działań naszych, prowadzi do wniosku, że uprawnienia rad pracowniczych generalnie były respektowane przez pracodawców w ogólnej ocenie. Nieprawidłowości, które wystąpiły, były raczej błędem interpretacji ustawy i nie wskazywały na bezpośredni zamiar pracodawców uniemożliwienia tworzenia rad pracowniczych czy też dyskryminowania członków rad. To by były najmocniejsze zarzuty i z takimi stanami faktycznymi ani w okresie, kiedy badaliśmy skargowość, ani kiedy robiliśmy czynności kontrolne w ujęciu no, takim szerokiego planu nie spotkaliśmy się. Na pewno rok 2020 w szczególności wpłynął na ograniczenie naszej aktywności w zakresie kontroli w tym zakresie w związku z sytuacją COVID. Natomiast proszę Państwa, no, całość bym podsumował w ten sposób. Na pewno konieczne są zmiany legislacyjne, aby wzmocnić pozycję Rady Pracowników. To jest jedno. Po drugie, na pewno pozwoli to łatwiej przeprowadzać czynności kontrolne, bo niektórzy nasi pracownicy również sygnalizowali, że przepisy są dość nieprecyzyjne, a na pewno ułatwi to pracodawcom, aby nie popełniali naruszeń. No, tych największych naruszeń, najbardziej jakby rażących, jak powiedziałem, nie stwierdziliśmy, co w pewien sposób dobrze rokuje, ale jeżeli mogę tak ogólnie powiedzieć, uważam, że na pewno konieczna byłaby zmiana, która pozwoliłaby doprecyzować ten obszar, który w wyniku kontroli ujawniliśmy jako stwarzający problem w stosowaniu prawa. Dziękuję bardzo. Jestem do Państwa dyspozycji oczywiście.
Dziękuję bardzo. Ja jeszcze tak informacyjnie powiem, żebyście Państwo sobie zapisywali pytania, bo oczywiście po wystąpieniach poszczególnych naszych ekspertów z panelu oddam Państwu głos. To jest i też osobom, które są online, będą mogły je zadawać w formie pisemnej na czacie. Więc proszę po prostu, proszę o chwilę cierpliwości. Chcieliśmy najpierw, żeby były te stanowiska eksperckie zaprezentowane. Także bardzo panu dziękuję. Pan Dariusz Mińkowski, zastępca głównego inspektora pracy. Jeżeli państwo będziecie mieć jakieś pytania do pana dyrektora, to proszę je zapisać. Poproszę przewodniczącego Ogólnopolskiego Forum Związków Zawodowych, pana Andrzeja Radzikowskiego teraz o głos. Czy jest z nami? Mam wrażenie, że... No dobrze, to pan profesor Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan. Dziękuję bardzo, witam serdecznie. Ja gdy słuchałem tych informacji pana prezesa o trudnościach i swoistej walce o status Rady Pracowników, przypomniał mi się okres, w którym no, tak naprawdę to ja walczyłem o implementację tej dyrektywy, a rozpoczęło się wszystko z momentem integracji Polski z Unią Europejską i przyjęciem zobowiązania, pierwszego zobowiązania Polski w zakresie implementacji unijnego prawa pracy, a była to właśnie dyrektywa 202/14. Przez cały okres 2004 roku, przez 2005 rok, gdy byłem wiceministrem gospodarki i pracy odpowiadającym za ten obszar, odbyłem kilkaset pewnie spotkań i konsultacji i poziom niechęci do tej regulacji był ogromny. Dopiero w 2006 roku, kiedy objąłem funkcję przewodniczącego Zespołu Prawa Pracy, udało mi się dzięki takim ludziom jak nieżyjący już Janusz Łaznowski, ale także Janusz Śniadek, Janek Gus, czy wspomniany tutaj marszałek Romaszewski, po wielu dyskusjach udało się doprowadzić do kompromisu i uchwalenia tej ustawy w kwietniu 2006 roku. Ona była kompromisem, ponieważ jak tutaj wspominał zastępca głównego inspektora pracy, rzeczywiście kładzie się cieniem na tę regulację no, swoisty brak koegzystencji. To zresztą bardzo różnie wygląda. I nie uogólniałbym, odwołam tutaj zainteresowanych do badań, które prowadziłem na przełomie lat 2009-2010 na temat dialogu społecznego na poziomie zakładu pracy, gdzie po raz pierwszy objąłem i skonfrontowałem poglądy na funkcjonowanie stosunków pracy samych pracowników, pracodawców, przedstawicieli związków zawodowych i rad pracowników. Ta próba przedstawicieli rad pracowników oczywiście nie była pełna, co wynika po prostu z tego, że cały czas rady pracowników nie są takim powszechnym elementem demokracji w stosunkach pracy w Polsce. I to jest właśnie ten pierwszy element, od którego chciałbym zacząć, bo rady pracowników to element demokracji, której deficyty są widoczne i wynikają oczywiście z naszej historii, uwarunkowań, przede wszystkim kilkudziesięciu lat PRL-u, który wyciął dialog społeczny z rzeczywistości także w stosunkach pracy i sprawił, że tak naprawdę to, co było i jest standardem w starej Europie, a więc uzgadnianie wszystkiego z pracownikami, partycypacja pracownicza polegająca także na pewnej różnych formach współdecydowania, układy zbiorowe pracy jako
regulacja prawa pracy dominująca u nas się nie rozwijały i nie znaleźliśmy także, to trzeba powiedzieć bardzo uczciwie, sposobu na implementację chociażby któregoś z modelu, czy to najbardziej pluralistycznego brytyjskiego, czy bardziej kontynentalnego i najpowszechniejszego niemieckiego, czy nawet specyficznego dość francuskiego. Znaczenie partycypacji pracowniczej, którą mają realizować rady pracowników, najprościej jest pokazać w znanym pewnie większości państwa trójkącie intensywności dialogu zaproponowanego przez Międzynarodową Organizację Pracy, gdzie pierwszym warunkiem dialogu jest informowanie, jako akt jednostronny przekazywania informacji, chociażby o sytuacji ekonomicznej firmy, o strategii firmy. Drugim poziomem jest poziom konsultowania, a więc otrzymywania zwrotnej informacji o opinii na temat planowanych działań i wreszcie trzecią formą intensywności związaną z negocjowaniem. Istotą Rady Pracowników w wymiarze krajowym jest właśnie uczestniczenie w tych dwóch elementach informowania i konsultowania. Jak powiedziałem, jest to element implementacji europejskiej dyrektywy, która była próbą wypracowania takiej europejskiej formuły włączenia załóg w proces zmian organizacyjno-prawnych, restrukturyzacji informacji o sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa. Ci wszyscy, którzy zajmują się stosunkami pracy, wiedzą, jak ważne jest w chociażby procesie negocjacji, wtedy, gdy związki zawodowe i pracodawca siadają chociażby do negocjacji podwyżki wynagrodzeń, jak ważne są sfery, jak ważna jest sfera dostępu do informacji. Mówi się, że oprócz tego konfliktu interesów, który występuje w takich negocjacjach płacowych, kluczowym problemem w dochodzeniu do porozumienia jest właśnie konflikt danych. A więc brak informacji o tym, jaka jest sytuacja przedsiębiorstwa i jakie są jego perspektywy. I świadomość dostępu do tej informacji jako kluczowego warunku lepszego funkcjonowania w relacjach zbiorowych, zwłaszcza w tych dziwnych czasach, w których restrukturyzacja jest często permanentną cechą wielu organizacji, jest rzeczywiście zbyt mała. Polski model implementacji tej dyrektywy, może niedoskonały, znowelizowany, przypomnę, po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Ja bym powiedział, bo z dużą intensywnością obserwuję także sposób funkcjonowania rad, sprawdził się wszędzie tam, gdzie świadomi pracodawcy i aktywni pracownicy chcieli budować system podmiotowości pracowniczej i demokracji w stosunkach pracy. Model rad działa przy systemie reprezentacji interesów przez związki zawodowe i polega na swoistej koegzystencji tych dwóch ważnych forów przedstawicielstwa, innych co do istoty, celów, form i zakresu działalności. Proszę zwrócić uwagę, że przy nowelizacji ustawy o związkach zawodowych w 2018 roku rozszerzono zakres informacji przewidziany w artykule 28 ustawy o związkach zawodowych, zbliżając ten zakres informacji udzielanych Radzie Pracownikom, także Radzie Pracowników, także związkom zawodowym. Tymczasem istotą Rady Pracowników miała być ta partycypacja w informacji i możliwości konsultowania decyzji strategicznych, sytuacji ekonomicznej, można powiedzieć, związanej z polityką rozwojową. W przeciwieństwie do reprezentacji interesów ludzi pracy, ich ochrony, którą realizują co do zasady związki zawodowe.
Jak wspomniał także pan marszałek Borusewicz, rady pracowników nie rozwijają się powszechnie. Z analiz, które prowadziliśmy w Konfederacji Lewiatan, wynika, że ten wskaźnik tworzenia się rad pracowników nie jest wysoki, ale one funkcjonują. Po pierwsze, dobrze funkcjonują tam, gdzie rady pracowników zostały, można powiedzieć, zalegalizowane po nowelizacji ustawy i w formie forów pracowniczych funkcjonują w wielu zakładach pracy. Druga forma to te rady pracowników, które powstały wszędzie tam, gdzie zostały utworzone na wniosek 10% zatrudnionych. Nie będę się odnosił do tych elementów, z tych wyników kontroli. One do mnie przemawiają i wiem, że tak mniej więcej wygląda sytuacja, jak została przedstawiona przez przedstawiciela Inspekcji Pracy. Ja chcę powiedzieć, że mówiąc o nowelizacji tej ustawy, widziałbym jeden element kluczowy z punktu widzenia wzmocnienia rad, a mianowicie rozważenia, czy rady pracowników rzeczywiście wszędzie tam, gdzie nie ma związków zawodowych, a są konieczne, jest konieczne zawieranie porozumień z przedstawicielstwem pracowników, nie mogłyby pełnić tej funkcji. Oczywiście myślę, że spotka się to znowu z wieloma uwagami i wątpliwościami organizacji związkowych. Ja osobiście byłbym za tym, aby ta, skoro poszliśmy w 2018 roku w kierunku rozszerzenia tego zakresu informacji związków zawodowych, to być może czas jest także w kontekście pojawiających się zarzutów, że te przedstawicielstwa pracownicze tworzone ad hoc dla celów ustawy, bo trzeba zmienić, utworzyć regulamin, bo trzeba wprowadzić szczególny system czasu pracy. Wszędzie tam, gdzie nie ma związków zawodowych, ten obowiązek konsultacji mógłby być dedykowany właśnie Radzie Pracowników. Powiedziałbym, że to są te kluczowe elementy, na które chciałbym zwrócić uwagę. Z przyjemnością odpowiem na pytania. Chcę tylko powiedzieć, że mogę być z Państwem do 11.45, ale mam nadzieję, że to starczy na tę dyskusję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie profesorze. To teraz poproszę profesora Wratnego o głos. Witam Państwa serdecznie. Chciałbym podziękować za zaproszenie i przypomnieć, że już jestem po raz trzeci z Państwem. Bo pierwszy forum raczej nie brałem udziału bezpośrednio, ale złożyłem swoją wypowiedź. Drugie forum, kolejne forum w Łodzi, może Państwo pamiętają, też udział w panelu. No i obecnie znowu się spotykam z Państwem, tym razem w Senacie, gdzie między innymi losy tej ustawy mogłyby się potoczyć inaczej, gdyby ustawodawca tak zdecydował. Proszę Państwa, to słabo słychać. Niedziałanie ustawy o radach pracowników, no tak nazwijmy ją skrótowo, jest aż nadto widoczne. Wystarczy na jeden wskaźnik się powołać. Zresztą ten wskaźnik zaczerpnąłem właśnie z Instytutu Spraw Obywatelskich. Szczególnie chyba Piotr Ciąpa badał wnikliwie działalność tych rad. A więc na koniec roku 2015 rady pracowników działały w 2% zakładów pracy, które były uprawnione, czy też, można powiedzieć, nawet bardziej zobowiązane do utworzenia rady. A więc jest to
Faktycznie biorąc, jest instytucja martwa. Trzeba się zgodzić z takim stanowiskiem. Ja jestem wielkim fanem rad pracowników. Wiele lat poświęciłem badaniom i partycypacji pracowniczej. Mam właśnie monografię, w której zawarłem syntezę tych moich badań, nie tylko moich, ale szerzej kolegów z Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. I bronię idei rad, ale spotykam się z oporem. Mówią mi, że to jest martwa instytucja, że szans na rewitalizację rad to nie ma, że nie warto się w ogóle tym zajmować, bo są sprawy ważniejsze. Nawet z publikacją na ten temat są kłopoty, bo mi recenzenci piszą, że nie należy zajmować się martwą instytucją, bo są sprawy ważniejsze i ciekawsze. Instytucja Rad Pracowników, tak już tu koledzy podkreślali, od początku była niechcianym i nielubianym dzieckiem przez wszystkie podmioty, które uczestniczą w życiu gospodarczym, nie wyłączając związków zawodowych, co mnie najbardziej gnębi. Uwidoczniło się to już na etapie jej przygotowania, a następnie kwestii stosowania przepisów ustawy w praktyce zakładów pracy. Można powiedzieć, że z pewnego niskiego progu opuszczamy się coraz niżej. A tymczasem chodziło o zapewnienie minimalnego standardu, podkreślam, minimalnego standardu partycypacji pracowniczej zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej w warunkach gospodarki rynkowej, o której napisaliśmy w Konstytucji, że jest to społeczna gospodarka rynkowa, a więc z wielkim wkładem podmiotów społecznych, tym pracowników. W kontekście transformacji Rady Pracowników miały stanowić odpowiednik, z oczywistych względów nieekwiwalentny, to od razu trzeba powiedzieć, nieekwiwalentny dawnych rad pracowniczych w przedsiębiorstwach państwowych. Parę lat temu też odbyła się konferencja i też w Senacie poświęcona nawet nie tym radom pracowniczym, ale radom robotniczym z 1956 roku, bo ten temat ciągle wraca. Więc rady robotnicze, później rady pracownicze, to co się jakby wymyka z ustroju totalitarnego jest takim przejawem woli społecznej budowania jakiegoś niezależnego przyczółku w państwie totalitarnym. To była bardzo ciekawa konferencja, o wiele liczniejsza niż dzisiaj, bo to było w większej sali, a miejsc tam prawie nie było. Bardzo ciekawe rozważania snuli weterani tych rad robotniczych z 1956 roku. I ta historia samorządności pracowniczej w zakładach pracy to jest cała epopeja. Ja to opisałem w miarę szczegółowo w takiej książeczce Fenomen partycypacji pracowniczej w nurcie przemian stosunków pracy. Różnica między radami robotniczymi i radami pracowniczymi jest taka, że tamte toczyły spór, właściwie walkę z państwem totalitarnym i jego administracją. Natomiast rady pracowników mają za swojego partnera, nie przeciwnika, ale partnera, pracodawcę kapitalistycznego, a nie przedsiębiorstwo państwowe. Niemniej jest tu pewna kontynuacja, warto o tym pamiętać. No i jest ta dyrektywa 2002/14 Unii Europejskiej, która wymaga od nas, od wszystkich państw będących członkami Unii, zapewnienia pracownikom informacji i konsultacji w pewnych sprawach
W państwach zachodnich to było łatwiejsze do przeprowadzenia, bo tam już ciała takie istniały. W państwach socjalistycznych nie trzeba było tworzyć oddzielne instytucje. Ten, można mówić o modelu czeskim, węgierskim. One się trochę różniły od siebie. I modelu polskim, tychże właśnie rad pracowników. Oczywiście zgodność z prawem unijnym jest ważna, ale nie chodzi tu o aspekt formalny czysto, że mamy się dostosować do prawa unijnego, takie jakie ono jest, niezależnie czy jest dobre, czy jest złe. Chodzi o wartości związane z ideą partycypacji pracowniczej. A tą wartością jest upodmiotowienie pracowników. Mianowicie pracownik powinien czuć się współgospodarzem swojego warsztatu pracy, a nie najemnikiem świadczącym pracę zależną. Ta pozycja najemnika jest związana z samą konstrukcją stosunku pracy, bo w stosunku pracy pracownik znajduje się w sytuacji zależności od pracodawcy. No i łatwo o nadużycie tej zależności, a więc pracownicy powinni mieć środki uczestnictwa w zarządzaniu, przy czym ten paradygmat partycypacji różni się od paradygmatu związków zawodowych. Bo działalność związków zawodowych polega na ochronie pracowników przed pracodawcą, a paradygmat partycypacji polega na współpracy pracowników z pracodawcą w imię nadrzędnego interesu dobra wspólnego, jakim jest przedsiębiorstwo. A więc partycypacja zogniskowana jest na dobru, na interesie przedsiębiorstwa, a pośrednio pracowników. Nie można powiedzieć, że nie bierze się pod uwagę interesu pracowników, ale interes pracowników w powiązaniu z dobrem przedsiębiorstwa. No i można snuć te rozważania ideowe i powiedzieć, że chodzi o przejaw demokracji uczestniczącej, o czym się dużo pisze. Natomiast taką podstawą ideową partycypacji jest godność osoby. Na tę godność osoby, godność człowieka powołują się różne źródła ideowej narracji. Zarówno z pozycji socjalistycznych, bo partycypacja się bardzo ściśle się łączyła w przeszłości z socjalizmem utopijnym i w ogóle ze stroną lewicową, ale także powiązana jest z katolicką nauką społeczną. Można powiedzieć, że zachodzi tutaj zbieżność i tych aspiracji lewicowych i katolickiej nauki społecznej, która pod tym względem jest również lewicowa, zwłaszcza możemy się powołać na Laborem Exercens, gdzie sformułowana jest przez świętego Jana Pawła II zasada prymatu pracy przed kapitałem, prymatu człowieka przed wynikami pracy, prymatu etyki przed techniką. I jak pisze Jan Paweł II, dowartościowanie czynnika pracy stanowi kryterium, prawdziwe kryterium postępu i udziela poparcia wszystkim znanym i to formą partycypacji. Mówię o encyklice Laborem Exercens. Ale można się również odwołać do uzasadnień, że tak powiem, na niższym piętrze abstrakcji o charakterze instrumentalnym. Mianowicie do kategorii interesu. Interes pracowniczy najłatwiej zidentyfikować. Interesem pracowniczym jest udział w wiedzy i władzy, a
oraz także w dalszej kolejności dochód i stabilizacja zatrudnienia. Partycypacja daje pracownikom dostęp do wiedzy i do władzy. Oczywiście dostęp do udziału, nie we władzy w ogóle, ale do udziału we władzy przedsiębiorstwa. To zapewnia wiele dobrodziejstw pracownikom, także indywidualnym pracownikom, nie tylko załodze jako całości. Więc jest znaczenie psychologiczne dla dobrostanu pracownika, dla jego zadowolenia, dobrej samooceny, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, łagodzenie konfliktów, stresów, możliwość planowania kariery zależnie od przyszłości przedsiębiorstwa, o której on powinien wiedzieć. Ale również pracodawca może czerpać korzyści z partycypacji, bo najogólniej biorąc, partycypacja zapewnia integrację załogi z celami przedsiębiorstwa. Poprawia się komunikacja wewnątrz przedsiębiorstwa. Mamy do czynienia z przejrzystością procesów decyzyjnych, większym zaangażowaniem pracownika, co powoduje także większe dochody przedsiębiorcy. Ekonomiści mówią o obniżeniu kosztów transakcyjnych, przyrostu kapitału społecznego, no, większa wydajność pracy. Według pewnych badań amerykańskich, które ja powołuję w tej monografii, przedsiębiorstwo z partycypacją, przy czym tam partycypacja jest nieco inaczej rozumiana w Stanach Zjednoczonych, tam nie ma rad pracowników, ale jest tak zwana partycypacja bezpośrednia, stanowiskowa i akcjonariat pracowniczy. Więc jeśli jest partycypacja, to powoduje to wzrost dochodu przedsiębiorstwa o 40% według tych badań amerykańskich. A więc no, jeżeli sprawy są sensownie ustawione i strony zachowują się wobec siebie lojalnie, to możemy mówić o kilkudziesięciu procentach wzrostu dochodów przedsiębiorstwa. No, oczywiście zależy to też od profilu przedsiębiorstwa. Poprawia się konkurencyjność tego przedsiębiorstwa. Również pozostali interesariusze czerpią korzyści, a więc akcjonariusze w spółkach akcyjnych, w spółkach kapitałowych, następnie konsumenci. Wreszcie możemy mówić o dobru wspólnym, nie tylko przedsiębiorstwa, ale także gospodarki rozumianej całościowo. Również związki zawodowe, które, jak powiedziałem, mają inny paradygmat działania niż partycypacja, mogą dzięki informacjom uzyskanym przez Radę, bo Rada Pracowników w założeniu ma większy dostęp do informacji pracodawcy niż związki zawodowe. Ale związki zawodowe mogą skorzystać z tych informacji uzyskanych przez Radę, bo prawidłowo działający ustrój przedsiębiorstwa powinien polegać na tym, że Rada Pracowników przekazuje swoje informacje w dół do załogi i do związków zawodowych. Co nawiasem mówiąc też jest pewnym mankamentem naszej ustawy, że wbrew tytułowi jej, bo tam jest mowa o informacji i konsultowaniu pracowników, a nie Rady Pracowników. Rada Pracowników jest medium, a nie odbiorcą ostatecznym tych informacji. One powinny trafiać do załogi. No, warunkiem jest szczera wola lojalnej współpracy, bo jeżeli jej nie ma, to tworzenie Rady Pracowników jakby wbrew wyraźnemu oporowi ze strony kapitału może spowodować skutki odwrotne od zamierzonych.
Jakie powinny być kierunki polityki prawa? O tym skrótowo bardzo powiem. Ogólnie biorąc, poprawić trzeba stan prawny przez stworzenie większych zachęt do tworzenia. Potrzebne byłyby albo gruntowna nowelizacja ustawy, albo jej zastąpienie przez nową ustawę. No, niestety nie udało się do dzisiaj skodyfikować zbiorowego prawa pracy. Były takie dwie próby podjęte, bo byłby to temat po prostu do kodyfikacji obok związków zawodowych, obok roli związków zawodowych. Trzeba zatem myśleć o wariancie gruntownej nowelizacji lub zastąpienia obowiązującej ustawy nową. Powiem tylko w formie przyczynku, bo tutaj koledzy z Instytutu Spraw Obywatelskich bardzo szczegółowo opracowali kierunki nowelizacji tej ustawy. Ja się z nimi, właściwie ze wszystkimi się zgadzam postulatami, ale na przykład szczególnie trudną psychologicznie i organizacyjnie barierą na drodze powoływania rad stanowi wymóg przedstawienia pisemnego wniosku o zorganizowanie wyborów do rady przez grupę liczącą co najmniej 10% pracowników. Co jest bardzo istotną przeszkodą. Uważam, że każdy pracodawca objęty działaniem ustawy powinien być zobligowany do zainicjowania jej powstania w tym zakładzie pracy bez konieczności składania przez pracowników wniosków w tej sprawie. No, oczywiście nie gwarantuje to pełnej obligatoryjności rady, ale znacznie przybliża ją takiego wzorca. Z radą pracowniczą, tą dawną przedsiębiorstwa państwowe, było łatwiej, bo ona miała szereg uprawnień stanowiących, które były konieczne do regulacji w przedsiębiorstwie państwowym. A więc Rada Pracownicza była określona jako organ przedsiębiorstwa państwowego. Przedsiębiorstwo nie mogło działać bez Rady Pracowniczej. Natomiast bez Rady Pracowników no, może działać, ale należy uczynić to, co możliwe, aby zwiększyć obligatoryjność, przybliżyć do ideału obligatoryjności Rady. Tego, co jest fakultatywne i to jest sprzeczne z dyrektywą, bo dyrektywa Unii Europejskiej zakłada, że będziemy mieli do czynienia z ciałami istotnie funkcjonującymi, a nie tylko atrapą zapisaną w przepisach. I w zakończeniu chciałbym zasygnalizować jeszcze jedną sprawę kluczową dla przyszłości rad, o czym chyba pan profesor Męcina też mówił. Dotyczy to sektora przedsiębiorstw nieuzwiązkowionych albo uzwiązkowionych w szczątkowej postaci. Chodzi mi o postulat wyposażenia rad pracowników w tych nieuzwiązkowionych zakładach pracy w niektóre uprawnienia związkowe. Właściwie, jeżeli przyjrzymy się takiej radzie zakładowej w Niemczech, to ona akumuluje w sobie uprawnienia partycypacyjne i związkowe. No, tam pozycja związków jest inna, bo związki zawodowe działają na szczeblu ponadzakładowym. W zakładach pracy nie mają uprawnień wewnętrznych. U nas jest trochę trudniej, bo ciągle powstaje ten problem, jak pogodzić działalność związków i działalność Rady Pracowników. Ale gdyby Rada Pracowników w zakładzie nieuzwiązkowionym otrzymała pewne prerogatywy związkowe, no, przykładowo zaopiniowanie bądź udział w ustalaniu regulaminu zakładowego. No i szereg innych uprawnień, tak zwanych uprawnień ad hoc, które są rozsiane po kodeksie pracy i innych ustawach, to
to byłby no, taki bodziec, zainteresowanie po stronie pracowników, aby te rady zakładać. Wtedy one kumulowałyby uprawnienia stricte partycypacyjne i te związkowe. Partycypacja plus ochrona pracowników. I w zakończeniu chciałbym tylko jeszcze powiedzieć, że partycypacja w postaci rad pracowników jest tylko jednym z wielu rodzajów partycypacji pracowniczej. Nie należy więc wyłącznie skupiać się na problematyce rad, ale należałoby działać na rzecz na przykład wprowadzenia akcjonariatu pracowniczego, który obecnie ma tylko taki wycinkowy charakter, oraz propagować partycypacyjny styl zarządzania przedsiębiorstwem, czyli propagować partycypację bezpośrednią lub stanowiskową. Ci koledzy, którzy się interesują stylami zarządzania, twierdzą, że w naszych przedsiębiorstwach dominuje autorytarny styl zarządzania, co jest sprzeczne z postulatem tak zwanej demokracji stanowiskowej, na którą zresztą Unia i inne organizacje międzynarodowe kładą nacisk. Dziękuję uprzejmie, to wszystko. Dziękuję. Przypomnę, pan profesor Jerzy Wratny, Polska Akademia Nauk. Teraz poproszę profesora Andrzeja Zybałę ze Szkoły Głównej Handlowej o głos. Dzień dobry państwu. Panie prezesie, panie senatorze, dziękuję bardzo za zaproszenie na to ciekawe i jakże potrzebne wydarzenie, w którym zastanawiamy się nad rzeczą niesłychanie kluczową w zasadzie dla całego polskiego rozwoju. Jeśli Polska miałaby się rozwijać tak jak chcemy, partycypacja pracownicza, partycypacja w ogóle też obywatelska, no jest jakby solą rozwoju, czynnikiem, bez którego nie da się zbyt dużo osiągnąć w takim sensie nowoczesnym. To, co chciałbym powiedzieć, nie dotyczy może wymiaru takiego regulacyjnego, legislacyjnego. Rozumiem znaczenie tego i rozumiem, że potrzebne jest lepsze prawo, lepiej dopasowane do potrzeb w zakładach pracy, potrzeb pracowników, ale też potrzeb pracodawców. Natomiast my jesteśmy w gruncie rzeczy na takim troszeczkę etapie przedlegislacyjnym, w sensie takiej kultury, prawda, że my nie jesteśmy w stanie wytworzyć na tym etapie zrozumienia rzeczy, prawa, które by ułatwiało partycypację. Tworzymy pewne potworki prawne z tego względu, że i głęboko nie rozumiemy zagadnienia w sensie przedmiotowym i my przede wszystkim w kraju, znaczy myślę o agendzie, my nie rozumiemy znaczenia, o czym my mówimy, prawda? My nie rozumiemy tego w sposób pogłębiony, bo gdybyśmy rozumieli to w sensie takim publicznym, w sposób pogłębiony, to byśmy mieli inną rzeczywistość w kraju, prawda? To byśmy mieli jakby inną agendę w polityce gospodarczej w ogóle. Problem partycypacji pracowniczej byłby znacznie wyżej, prawda? To nie byłby przedmiot niszowych rozwiązań, niszowych dyskusji tu i ówdzie, to byłby przedmiot debat kluczowych, które kształtują politykę państwa, politykę gospodarczą. Więc problem jest zasadniczy. Moim zdaniem jest to problem na poziomie zrozumienia w sposób pogłębiony, tak jak mówię. To, co chciałbym powiedzieć, parę zdań o świecie partycypacji. Pan profesor Wratny powiedział o różnych formach partycypacji. No i tak rzeczywiście jest. Mamy partycypację pracowniczą w formie bezpośredniej, pośredniej. My tutaj mówimy o formie partycypacji pośredniej, prawda, czyli w takiej formie, gdzie między pracodawcą a pracownikiem jest pośrednik. Jest rada pracowników jako pośrednik albo jest związek zawodowy jako pośrednik. I do takiej partycypacji jesteśmy najbardziej przyzwyczajeni. Rozumiemy to jako partycypację właśnie
Natomiast też jest forma partycypacji bezpośredniej, prawda, czyli przełożony, pracodawca, pracownik w bezpośrednich relacjach, jeśli chodzi o tworzenie, o funkcjonowanie, projektowanie miejsca pracy, określanie jego funkcji i tak dalej. Każdy ten wymiar partycypacji jest strasznie ważny. One moim zdaniem też są silnie sprzężone ze sobą. Jeśli słaba jest partycypacja bezpośrednia, słaba będzie prawdopodobnie partycypacja pośrednia. Słaba jest partycypacja pośrednia, prawda, czyli z udziałem rad, z udziałem związków, słaba będzie też partycypacja bezpośrednia. Słabe będą relacje niedojrzałe, być może właśnie autorytarne relacje między przełożonym a pracownikiem, bo przełożony sobie pomyśli, no skoro pracownicy nie są w stanie wyłonić żadnej reprezentacji, być może nie jest to jakiś przedmiot wielkich deliberacji, jakość tych relacji, no być może ja nie muszę tak szanować już tego pracownika, prawda? Być może to jest taki dodatek do maszyny, więc niech to tak już pozostanie. Więc przedmiotem naszego zainteresowania, troski powinna być partycypacja jako taka. Oczywiście tu spotykamy się, żeby rozmawiać o partycypacji w formie rad pracowników i to jest też ważne. No jak wiadomo, tu jak słyszymy z różnych wypowiedzi, no nie udaje się tego przeprowadzić w takiej skali, jakbyśmy chcieli i prawdopodobnie w najbliższej przyszłości, wydaje mi się, że w jakimś takim średnim terminie jest zagrożenie, że może tak pozostać na takim połapie, jakkolwiek, no szczęście, że mamy środowiska, że mamy ludzi, którzy działają, żeby pokonać bariery, które są i to są bariery poważne. Jakkolwiek no, wszystko można przy pewnym dobrym zaprojektowaniu działań publicznych, działań nas wszystkich, na pewno możemy stawiać solidne kroki do przodu w dobrym tempie, jakkolwiek no, to wymaga naprawdę bardzo sprawnych, bardzo dobrze zaprojektowanych strategii po stronie no w zasadzie nas, takiego społeczeństwa obywatelskiego, społeczeństwa, które rozumie znaczenie zagadnienia. To, co chciałbym dalej powiedzieć, kultura partycypacji. Tu też się to już przewijało, prawda? Nie mamy z partycypacji wdrożonej, funkcjonującej, ponieważ nie ma kultury partycypacji. Prawda? Tak jak mamy życie polityczne, na które mamy powody narzekać, bo nie ma kultury politycznej właściwej w odpowiedniej formie. Tutaj również ten problem jest zasadniczy, nie ma kultury partycypacji. Nie wyrastamy z tradycji kulturowych, gdzie partycypacja, gdzie porozumiewanie się, gdzie partnerstwo jest czymś zupełnie naturalnym, prawda? W naszej kulturze raczej silnie jest ona przesiąknięta hierarchicznością, taką szukaniem, prawda, przewagi jeden nad drugim, bo uważamy, że to jest okej mieć przewagę i korzystać z przewagi nad innymi. Wyrastamy z kultury forwarcznej w gruncie rzeczy, prawda? Wyrastamy z kultury z jednej strony szlacheckiej i z drugiej strony z kultury chłopskiej, prawda? W jednej i w drugiej kulturze ta hierarchiczność jest bardzo silnie funkcjonująca. No, mówi się często o tej folwarczności, prawda, relacji. No i szereg badań, które są wykonywane przez socjologów, znawców zarządzania, to potwierdza. Zresztą rozmowy też z pracodawcami, z menedżerami to potwierdzają, że ten problem jest po stronie pewnych instynktów osób zarządzających, ale też jest problem po stronie tych pracowników, którzy jakby z założenia często przyjmują to, że no ja muszę siedzieć gęba w kubeł, prawda, że ja muszę się podporządkować, że słucham poleceń, wykonuję je, idę do domu i jest okej, prawda, nie myślę o tym, o partycypacji, no. Nie myślę o wkładzie, no bo to nie jest moja rola, prawda? To są takie mentalne kalki, stereotypy, którymi się żywimy i które ten problem niskiej partycypacji przedłużają w czasie. To jest takie w zasadzie błędne koło, jest kwestia, jak je przerwać. Nie mamy pomysłu na to. Pomysłem jest oczywiście aktywność, nasza aktywność Instytutu,
różnych placówek, też akademików, którzy podkreślają znaczenie tego problemu i jakieś wymyślają rozwiązania, to jest rola polityków, tak jak senator Kwiatkowski, który daje z siebie coś, żeby tę sprawę posunąć do przodu. No, to jest rola, żeby akumulować zasoby ludzkie, ludzi mobilizować do działania. No właśnie jest kwestia, jak komunikować w ogóle ten problem, prawda? Jeśli zgodzimy się z tym, że my słabo to rozumiemy, znaczy w sensie publicznym, tu sądzę, że rozumiemy to głęboko, ale w sensie publicznym, że nie jest to głęboko zrozumiane, to jest kwestia, jak to komunikować, prawda? Żeby mobilizować poparcie dla zmiany stylu myślenia w gruncie rzeczy. Mobilizować poparcie do pokonania stereotypów, które nas niszczą. Nas niszczą moralnie, nas niszczą cywilizacyjnie, gospodarczo i tak dalej. Wydaje mi się, że to trzeba przedstawiać jako wyzwanie cywilizacyjne, które przed nami stoi. Że jeśli sobie z tym nie poradzimy, to po prostu zapomnijmy o doganianiu Zachodu w jakimś sensie technologicznym, gospodarczym i tak dalej. To jest w ogóle niemożliwe, bo nie da się robić nowoczesnej gospodarki przy takich hierarchicznych relacjach, prawda? Przy niewykorzystywaniu potencjału kreatywności, innowacyjności, które mają pracownicy, prawda? To profesor Wratny o tym mówi. To w ogóle no, można, nie wiem, w hucie być może, gdzieś układaniu kostki brukowej, prawda? To taką rutynową, tam gdzie jest ta rutynowa praca i gdzie rzeczywiście no, to wszystko wygląda bardzo prosto, no to można tak przedsiębiorstwo prowadzić, prawda? Ale jeśli myślimy o przemysł 4.0, prawda? Tutaj prezes wspominał o tym, że jest niekonsekwencja strategia odpowiedzialnego rozwoju, prawda, a nie ma tych aspektów partycypacyjnego. No to jest rażące po prostu. Prawda? To znaczy, że no, potrafimy posługiwać się, że politycy potrafią się posługiwać sloganami, ładnymi sformułowaniami, ale gdzieś tam w którymś momencie mózg się zacina i dyktuje i przechodzi na jakieś stereotypy, prawda? No i właśnie jak rozmawiać teraz z politykiem, prawda, który potrafi powiedzieć ładne słowo, ale widać, że tam coś mu się zacięło, prawda? No i jak premierowi Morawieckiemu, on potrafi mówić, potrafi te slajdy ładne pokazać i tak dalej, prawda? Ale pójść z nim głębiej, prawda? Spowodować, zainspirować człowieka, zastymulować go, żeby no, krok dalej zrobił. No to jest straszliwie trudne. Znaczy, moim zdaniem ta kwestia pokazywania sprawy jako cywilizacyjnego wyzwania, dalej jako kwestia wyrwania się z pewnych peryferii, prawda? My jesteśmy, no, historycznie jesteśmy krajem peryferyjnym. No, lubimy oczywiście swoją narodową mitologię, ale jeśli zobaczymy na twarde liczby historycznie, prawda, no to my jesteśmy i byliśmy krajem peryferyjnym. No i chcemy się wyrwać, no chcemy się wyrwać, mamy frustracje, stresy, bo czujemy się gorzej w dobrym zachodnim towarzystwie. No i właśnie partycypacja jest tą, tak można to przedstawiać moim zdaniem, jako taka próba, dramatyczna próba wyrwania się z peryferii, prawda, że my możemy ukształtować nowoczesny charakter, gdzieś w którym, który potrafi rozmawiać, konfrontować się z innymi sposobami myślenia. Bo partycypacja to jest chyba ten problem właśnie mentalny, że nie wchodzę w dialog, bo się w gruncie rzeczy boję. Prawda? Przełożony często się boi pracownika. On się boi, że się okaże, że on czegoś nie wie. Albo że wie w ogóle mniej niż pracownik. Prawda? Więc to może być dla niego no, bardzo nieprzyjemne odczucie, że jest przełożonym, a nie wie tyle, co pracownik. Prawda? Więc on się nie chce konfrontować. On się ogranicza do tego, żeby wydawać polecenie, wykonać, nie komentować i tak dalej. To do dwóch rzeczy mnie jeszcze, ten trop, ta ścieżka myślenia do dwóch rzeczy mnie prowadzi. Pierwsza to jest humanizacja pracy. Znaczy, czyli taka strategia komunikacji, kolejny krok, humanizacja pracy. Nowoczesne przemysły narażają pracowników na różne zagrożenia, no stania się trybikiem, czy tam stania się jakby maszyną, dodatkiem do maszyny, prawda? I to jest źle dla człowieka, dla jego wydajności, dla niego jako człowieka. Więc jest potworne zadanie humanizowania miejsc pracy. I to powinniśmy komunikować, że partycypacja jako szansa na uzyskanie wyższego poziomu humanizacji pracy. Na zmniejszenie tego, co socjolodzy czy specjaliści od zarządzania mówią jako psychiczny koszt pracy.
psychiczny koszt pracy. Dobrze zorganizowana praca, tam gdzie jest klimat partycypacji, to jest praca, gdzie koszt psychiczny wykonywania tej pracy nie jest wysoki. Jak jest wysoki koszt psychiczny wykonywania pracy, to znaczy, że to nie jest dobra praca, że nie może być wydajna, prawda? Więc to też można komunikować. Psychiczny koszt pracy, jeśli to ma być praca wydajna, dobrze zorganizowana, z produktem konkurencyjnym, to koszt psychiczny nie może być wysoki. Partycypacja obniża koszt psychiczny pracy. I kolejna rzecz jeszcze, też w tych dyskusjach jednej rzeczy nie pamiętamy, jednej rzeczy pracodawcy bardzo przełożeni bardzo silnie nie pamiętają o jednej ważnej rzeczy. Jest coś takiego w literaturze o zarządzaniu, jest takie pojęcie exit, wyjście, opuszczenie. To jest tak, pracodawca sobie myśli, no mam pracownika, płacę mu i mam wszystko, co mogę od niego chcieć, prawda? Ale zapomina jednej rzeczy, że pracownik jednak może zawsze wyjść. Wyjść to znaczy nie w sensie, że się zwolnić, to też jest możliwe zawsze, prawda? Ale on może wyjść, to znaczy on może wyjść będąc biernym, niczego nie wkładając ponad to, co się do niego mówi. I to jest praktyczne wyjście pracownika z zakładu, bo on jest w dużej mierze, czy w jakiejś mierze nieużyteczny, nie wkłada tego, co mógłby włożyć. I to jest potworny, drastyczny koszt dla firmy, że pracownik w zasadzie właśnie wychodzi, a nie wchodzi w partycypację. Nie wchodzi w problemy, nie wchodzi w rozwiązania, tylko wychodzi de facto. Pan profesor Wratny mówił o kosztach, badania pokazują koszty, konkretne koszty gospodarcze, które ponoszą przedsiębiorstwa w takiej sytuacji właśnie braku partycypacji, wkładu i tak dalej. Więc nie wiem, dla części ludzi w Polsce na pewno przemawiający jest argument, że tracisz, prawda? Że przedsiębiorca traci, że gospodarka traci w wyniku tego. No to jest jakoś nośne, powiedzmy sobie, chociaż też nie do końca w związku jeszcze z innym elementem. To znaczy, wydaje mi się, że w Polsce jest takie założenie, totalnie się wyidealizowuje własność prywatną. Prawda? Że się zakłada, że prywatny właściciel to przynajmniej na tym poletku jest Panem Bogiem. Prawda? Że on jest tak racjonalny już w sposób totalny, że on nie jest w stanie żadnego błędu popełnić i to cokolwiek robi, to jest znakomite. Prawda? I to jest też ten stereotyp właśnie, który powoduje, że nie potrafimy wykorzystać potencjału partycypacji. Bo jak właściciel, a jeszcze też menedżerowie takie mają ciągoty takiej totalnej racjonalności prywatnej własności i oni jako pośrednicy, no to w takim klimacie jakby intelektualnym nie jesteśmy wykonać dużego kroku naprzód. Druga rzecz też to jest postrzeganie przedsiębiorstwa, prawda? Przedsiębiorstwo jest, często właściciel postrzega przedsiębiorstwo jako część jego samego, prawda? Że to jest tak jak jego ręka, noga, mózg, serce i tak dalej. Pracodawca nie odróżnia siebie od przedsiębiorstwa, nie traktuje tego jak odrębną całość prawną. W sensie prawnym to jest odrębne, prawda? Odrębna osoba prawna. Natomiast w sensie mentalnym to jest on sam. Więc on sobie nie może wyobrazić, że ktoś przyjdzie do jego gabinetu i będzie miał takie, no prawie jak on, że będzie z nim mówił na równo, prawda? Ja tu rozmawiałem z takim właśnie menedżerem, wiele lat pracował w przedsiębiorstwie, gdzie był jeden właściciel, duże przedsiębiorstwo, ponad 1500 zatrudnienia i tam przez lata nie było żadnej formy partycypacji łącznie ze związkami zawodowymi. No i on mówi, że ta właścicielka, on sobie nie wyobrażała, że przyjdzie do jej gabinetu nawet związkowiec, czy ktoś z rady pracowniczej, gdyby była i ma tą samą pozycję, prawda? To jest kompletnie niedopuszczalna rzecz by była. No a w końcu związki jakoś się zorganizowały, zaczęła zwalniać tych, którzy się angażowali. No bitwa totalna. Nie wiem, jak to się ostatecznie skończyło, ale obraz takiej nędzy, po prostu takiej nędzy myślowej, mentalnej, moralnej i tak dalej, cokolwiek można tutaj jeszcze powiedzieć. Także to, co powoduje to myślenie, to błędne koło myślenia, w którym jesteśmy, prawda? Czyli pojęcie, jak rozumiemy własność prywatną, czy rozumiemy ograniczenia z tym związane i
I z drugiej strony, jak postrzegamy przedsiębiorstwo jako takie, prawda? Czy przedsiębiorstwo to jestem ja, znaczy właściciel, czy przedsiębiorstwo, no to są również pracownicy. No my nie mamy tych doświadczeń jak w Stanach Zjednoczonych, prawda? Kiedy wiemy, że no, Steve Jobs założył przedsiębiorstwo, z którego go wyrzucili, prawda? Czy w którym stracił władzę, czy przedsiębiorstwo, gdzie właściciel usuwa się w cień, ponieważ potrzeba profesjonalnego zarządzania. Prawda? Najmuje menedżerów, którzy funkcjonują w sieci pewnych standardów i właściciel wie, że on sam tego nie musi robić, bo on kształtuje standardy, a standardy później powodują to, że menedżer robi tak, jak robi. Także my nie mamy historycznie tych doświadczeń i dlatego my jesteśmy w takiej czarnej dziurze często. No, pojęcie własności, no, to nie jest przedyskutowane, to nie jest zrozumiane, prawda? Ja zastanawiam się, czy w szkołach ekonomicznych, jak to jest uczone, czy w ogóle w szkołach. I ostatnia rzecz, modernizacja systemu pracy. Jako też taki argument do dyskusji, powiedzmy, z ludźmi, którzy nie dostrzegają wartości partycypacji, prawda? Modernizacja systemu pracy, czy system pracy wysokiej wydajności, prawda? Że w nowoczesnej gospodarce mamy budować system pracy wysokiej wydajności. Ale też trzeba zobaczyć historycznie, że był proces modernizacji systemu pracy, w tym sensie, że odchodzono od tego modelu fordowskiego, którego symbolem była taśma, prawda, i ci pracownicy tam coś dokręcający, czyli taki rutynowy obraz wykonywanej pracy. No, zmieniał się przemysł, zmieniały się przedsiębiorstwa ze względu na różnego typu rewolucje w sposobie wykonywania pracy, robotyzacji, automatyzacji i tak dalej. No i my musimy po prostu modernizować ten sposób wykonywania pracy. Na Zachodzie o tyle, o ile to analizowałem, to wynika z tego, że władze państwowe w ramach swojej polityki gospodarczej silnie angażowały się w to, żeby do tej modernizacji dochodziło właśnie, żeby jakby potencjał w przedsiębiorstwie, wszystkie elementy potencjału w przedsiębiorstwie były wykorzystane również tym potencjałem pracowniczym. Powoływano specjalne agendy państwowe, które pomagały tak w sensie konsultingowo przedsiębiorstwom przejść przez ten proces właśnie modernizacji, co oznaczało odejście od autorytarnych form zarządzania, zmianę pozycji menedżera, zrozumienie pozycji menedżera, włączanie coraz więcej elementów partnerstwa między różnymi poziomami wykonywania pracy w przedsiębiorstwie. Na przykład w Wielkiej Brytanii finansowano, na przykład władze finansowały związki zawodowe. To oni się nazywali learning rep, to znaczy finansowali takich pracowników w firmie, którzy zajmowali się pomocą w uczeniu się pracownikom. Związkowiec i on miał na celu pomóc, żeby pracownicy uczyli się swoich ról, żeby dopasowywali swoje kwalifikacje do potrzeb. Po prostu no jakby władza tam utworzyła taką agendę uczenia się w przedsiębiorstwie i wokół tego proces właśnie partycypacji. No można wymyślać różne formy wspierania partycypacji. No też moim zdaniem państwo powinno swoje aktywa uruchomić. No, mamy duży sektor spółek państwowych, no chociaż to oczywiście musi być we wszystkich sektorach własnościowych, ale po prostu taką pomoc niemalże konsultingową dla tych, którzy no, dostrzegają problem, zagadnienie, rozszerzenie skali swojej produktywności poprzez partycypację i wchodzenia i poszerzania tego terytorium. No, jakby trzeba budować strategię na każdym froncie, prawda? Zmuszać władzę, czy mobilizować do dostrzeżenia to zagadnienia, że my nie zbudujemy żadnego przemysłu 4.0 na gruncie takiego myślenia czy pustogłowia, jak to czasami jest spotykane, ale też mobilizować no, takie elementy w społeczeństwie, tych, którzy rozumieją głębiej i dawać szansę
aktywności wniesienia wkładu. Także kluczowe jest to, żeby ten problem partycypacji wynieść wyżej na agendę, prawda? Żeby zmusić do uznania, że to jest taki problem, bez którego, no, jeśli dany premier nie dokona pewnego postępu w tym zakresie, to znaczy, że to był słaby premier, prawda? Tak po prostu gdzieś tam wjechać na jakąś ambicję, coś, no, szukać stymulatorów, nie? Stymulatorów przede wszystkim do zmiany myślenia, a jak już ktoś zmieni myślenie, to później wszystko mu się stanie nagle oczywiste, prawda? No przecież zawsze tak myślałem, że to partycypacja jest solą gospodarki, prawda? Bo mu się tam coś przełączy, czasami w jakiejś zakutej pale, za przeproszeniem, prawda? Coś mu się przełączy i on sobie myśli, och, zawsze tak myślałem, ale właśnie jak spowodować to, prawda? Trzeba różnych psychologów też wynająć, socjologów i jakieś operacje na otwartym mózgu przeprowadzić. Reedukacyjne. Reedukacyjne, no właśnie, no właśnie, tak, idąc od początku edukacji, prawda? Jak dzieci są kształtowane w szkołach? Czego się uczy w szkołach średnich? Czyli przecież jest przedsiębiorczość, przedmiot przedsiębiorczości. Jak w szkołach wyższych, w szkołach ekonomicznych, jak się tego uczy, prawda? To trzeba było dokonać takiego rentgenu różnych sfer państwa, społeczeństwa i wytworzyć taką kompleksową strategię, która, no, w jakimś okresie czasu mogłaby przynieść owoce. Od przedszkola, tak, tak. No, no po prostu musimy być kreatywni, jeśli chcemy taką trudną sprawę posunąć do przodu. No cóż, to dziękuję w takim razie. Dziękuję. Dobrze, to ja otwieram teraz dyskusję. Jeszcze dopytam, czy profesor Męcina, bo miał nas opuścić wcześniej. Czy, panie profesorze, czy pan jeszcze jest? Tak, jeszcze jestem. Super. Jeszcze 5 minut mogę być. Bardzo, bardzo panu dziękuję. Czy tutaj jakieś państwo macie pytanie do profesora Męciny? Ja się chętnie zapiszę jako pierwszy głos w dyskusji, bo mam wiele przemyśleń, szczególnie tak, po ale jeszcze, żeby profesora. Wykorzystać pana profesora. Ja, panie profesorze, to ja mam takie pytanie, bo nie widzę, bo nie ukrywam, że z dużą radością przyjąłem końcówkę wywiadu z panią Henryką Bochniarz, swego czasu szefową Konfederacji Lewiatan, który miał miejsce w 2015 roku w dużym formacie, gdzie ona w ostatnim akapicie, w ostatniej odpowiedzi powiedziała, że pani profesor powiedziała, że ona dostrzega potrzebę powstawania rad pracowników w firmach. I mam do pana takie pytanie. Po pierwsze, wspomniał pan o tym, że w tych firmach, w których nie ma związków zawodowych, pan byłby skłonny zmienić tak prawo, żeby one, żeby rady pracowników powstawały. Więc jakby pan mógł to rozwinąć. A po drugie pytanie, czy pan uważa, że artykuł 13 ustawy, do którego mnóstwo rad ma uwagi, że jest nieprecyzyjny, niejasny, czy pana zdaniem i Konfederacji jest potrzeba jego zmiany? Okej, okay, dziękuję za te pytania. No ja myślę tak ogólnie, odnosząc się do wywiadu Niki Bochniarz, powiem tak, ja myślę, że Konfederacja Lewiatan to odpowiedzialna organizacja pracodawców i my naprawdę jesteśmy za dialogiem społecznym i męczymy się i walczymy o pozycję dialogu społecznego, a przecież Rady Pracowników są tą właśnie formą partycypacji, więc jak najbardziej. Do szczegółów, co do zmiany prawa, no to przypomnę, że to Wysoka Izba musi podjąć taką inicjatywę, ale nie trywializując, powiem tak. Ja rzeczywiście widzę, że bardzo często, gdy rozmawiamy ostatnio teraz o regulacji pracy zdalnej, strona związkowa dość często podnosi w tym dialogu, no, problem tego, że tam, gdzie nie ma związków zawodowych,
ta formuła reprezentacji ad hoc, do której przecież kodeks pracy kilkakrotnie się odwołuje i przy systemach czasu pracy i innych elementach, jednak no, Rada Pracowników miałaby ten przymiot autentycznie, bo w demokratycznych wyborach wybranego przedstawicielstwa, więc mi się ta formuła osobiście podoba i ja ją będę wspierał. Oczywiście jest dyskusja w dialogu społecznym, jak mocno, jak bardzo można by potraktować te przecież no, trochę rozłączne i koegzystujące formy przedstawicielstwa, ale zachęcam do tego kierunku. On jest też konkretny i tyle. Natomiast co do pytania o artykuł 13 i 14, ja pamiętam tę dyskusję jeszcze prowadzoną w okresie implementacji i powiem tak, ja miałem przyjemność uczestniczyć przy tworzeniu co najmniej kilkudziesięciu rad. Prowadziłem też wiele wykładów i spotkań dla przedstawicieli rad pracowników i pracodawców i powiem, że ja znam z gruntu takie oto dobre praktyki, w których artykuł 13 jest po prostu przedmiotem porozumienia, które enumeratywnie wymienia czasem nawet konkretne dokumenty i konkretne informacje. I zachęcam w tym dialogu pracodawcy z Radą Pracowników do właśnie zdefiniowania tego katalogu, ale na poziomie porozumienia zakładowego. I ja osobiście byłbym zwolennikiem właśnie delegowania tego na poziom zakładowy, bo tam powinno realnie i pracownikom, ale i pracodawcy tak naprawdę zależeć na tym, aby nie kończyć w sądach i sporami, aby ten katalog był skonkretyzowany. Więc ja osobiście uważam, że ten zapis, zresztą to jest czysty zapis dyrektywy i dość przejrzysty, artykuł 13 z trzema punktami, dwa ostatnie podlegają konsultacji, pierwszy o sytuacji ekonomicznej ma charakter informacyjny. Dla mnie te przepisy są przejrzyste i praktyka taka, że właśnie na poziomie zakładu pracy one są uszczegóławiane w dialogu, jest najlepszą praktyką. Mam złe doświadczenie z regulowaniem wszystkiego i tak naprawdę ograniczaniem tego elementu partycypacji i dialogu na poziomie zakładu pracy. Bardzo serdecznie dziękuję i przepraszam, że muszę się oddalić, ale z przyjemnością i z zainteresowaniem słuchałem i moich kolegów i Państwa problemów. Mam nadzieję, że będę się mógł jeszcze zapoznać z tą problematyką. Dziękuję pięknie. Dziękuję panu senatorowi, panu przewodniczącemu. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Dobrze, no to ja państwa zachęcam, tych, którzy są online, do zadawania pytań na czacie, na Zoom, na tym narzędziu, które jest tutaj do dyspozycji Senatu. Natomiast państwa na sali też zachęcam do zadawania pytań, a ponieważ senator Kwiatkowski pierwszy zgłosił się do dyskusji, to poproszę o pytania. Szanowni państwo, pozwólcie, że zabiorę głos, bo chciałem wam dodać troszkę otuchy i pokazać, że ten model partycypacyjny można rozumieć nawet szerzej w takich miejscach, o których byście wstępnie nawet nie pomyśleli wcześniej. Przed chwilą rozmawiałem z panem profesorem Zybałą, który był u mnie gościem w NIK-u, gdzie kilka lat temu się zastanawialiśmy, jak podnieść efektywność takiej instytucji jak Najwyższa Izba Kontroli, zarówno w jej relacjach z innymi instytucjami publicznymi poprzez raporty NIK-u poprawić jakość ich funkcjonowania, ale także jak ten model partycypacji wprowadzić do takiej instytucji, która nie jest przedsiębiorstwem państwowym, a ma swoją specyfikę jak Najwyższa Izba Kontroli. Pomyślcie sobie państwo, tego typu instytucje, bo jeżeli mówimy, że modernizacja systemu pracy, budowanie systemu wysokiej jakości pracy, to nie są tylko spółki Skarbu Państwa. My chcemy też mieć
efektywniej działającą administrację publiczną. Ja trafiłem do instytucji, która po pierwsze była hierarchicznie zorganizowana, gdzie model partycypacji kompletnie nie istniał w Najwyższej Izbie Kontroli. Po drugie, trochę jest zorganizowana na zasadzie modelu, gdzie dialog, bym powiedział, jest bardzo sformalizowany i ograniczony zarówno wewnątrz instytucji, jak i na zewnątrz, jak się ładnie mówi, z interesariuszami, czyli w praktyce z podmiotami kontrolowanymi. I przychodząc do instytucji, przeprowadziłem tam kompletną rewolucję. To znaczy hierarchiczny model zarządzania tą instytucją zmieniliśmy w model zarządzania projektowego z szerokim udziałem dialogu z pracownikami. Jaką formę dialogu mogłem wybrać? Jedyną, która dopuszczała ustawa. Tam jest Związek Zawodowy Pracowników Najwyższej Izby Kontroli jako jedyna ustawowo dopuszczalna forma reprezentacji interesów pracowniczych. I ktoś by sobie pomyślał, ale gdzie tu wpuścić głos pracowniczy? Jest kontrola, nadzór nad kontrolą, bym powiedział, tu nie ma co dyskutować, bo kontroler musi pracować w oparciu o ustalone fakty i za bardzo miejsca na dialog nie ma. Można później rozmawiać na etapie rekomendacji, jak je przygotować. Ale szanowni państwo, udało się zmienić troszkę ten model. Po pierwsze, w sensie takiego zarządzania przeszliśmy na model zarządzania projektowego, niehierarchicznego. To może brzmieć jak anegdota, ale zanim przyszedłem do NIK-u, w jednej kontroli uczestniczyło na ogół kilka jednostek. I wcześniej był model, że dane delegatury czy departamenty, delegatury odpowiadają się 16 województw, NIK-u podlegały pod różnych wiceprezesów. I ja przyszedłem i nagle się przekonałem, że mi się dwóch wiceprezesów kłóci przy jednej kontroli, który jest ważniejszy, bo są dwie jednostki prowadzące tę kontrolę. Jedna podlega pod jednego, druga pod innego. No jakieś kompletne kuriozum. Przecież oni mają się sfokusować na wykonaniu zadania, a nie na udowadnianiu, kto jest ważniejszy. Co zrobiliśmy? Wprowadziliśmy model zarządzania projektowego. Odpowiada ten, który przeprowadza kontrolę. I wtedy wszystkie kontrole, nadzoruje taką kontrolę wiceprezes, wszystkie jednostki w niej uczestniczące podlegają pod tego wiceprezesa. Ja zlikwidowałem hierarchiczny nadzór nad jednostkami. On formalnie musiał być, dlatego jednostki były podpisane, wszystkie podporządkowane nominalnie pod prezesa, ale wiceprezesi już nadzorowali kontrolę. Co zrobić, żeby zwiększyć model partycypacji na poziomie kontrolerów? Oddałem swoje najważniejsze narzędzie jako prezes. Co było najważniejszym narzędziem prezesa? Państwo to wiecie najlepiej. Pieniądze. I ja podjąłem decyzję, że do modelu, który wcześniej obowiązywał, że prezes decydował o wszystkich kontrolach, wyobraźcie sobie, o wszystkich nagrodach, wyobraźcie sobie 1700 pracowników i prezes nominalnie decydował, że kontroler Jan Kowalski w delegaturze rzesowskiej dostanie tyle, a tyle pieniędzy w nagrodzie za ocenę jego jakości pracy. Ja wiedziałem, jak pracuje Jan Kowalski w delegaturze rzesowskiej. Oczywiście, że nie wiedziałem, jaki wprowadziliśmy model. Ranking kontroli. I w ramach tego rankingu kontroli utworzyliśmy zespół, który oceniał jakość wszystkich kontroli. Uwaga, z udziałem przedstawiciela związku zawodowego. Tam był prezes, tam byli dyrektorzy departamentów różnych, metodyki, strategii, departamentu prawnego, którzy oceniali w swoich segmentach jakość każdej przeprowadzonej kontroli, ale tam był także szef związku zawodowego i on na bieżąco wiedział o wszystkich decyzjach finansowych, które nie były decyzjami finansowymi prezesa, tylko tego zespołu, który dzielił środki finansowe na nagrody w oparciu o ranking kontroli, który był opisany zarządzeniem premiera, prezesa, gdzie były wpisane parametry tej oceny, podane do publicznej wiadomości. My na zebraniach z pracownikami ja rozmawiałem, jakie są wagi oceny jakości kontroli, ile w tej ocenie będzie za to, ile było wniosków pokontrolnych, ile za ustalenie nieprawidłowości, inne za wnioski delege ferenda czy delege lata o konieczności zmian przepisów prawa, to wszystko było opisane.
Tam było także opisane oczywiście, ile jest za nieprzekraczanie terminów. I pomyślcie sobie Państwo, w modelu, w którym formalnie przychodziłem do NIK-u, wszystkie decyzje podejmował prezes, 40% kontroli miało opóźniony czas realizacji w stosunku do pierwotnie założonego. Kiedy wprowadziliśmy model partycypacji poprzez, tak jak powiedziałem, reprezentację związków zawodowych, no bo nie mogłem z 1700 pracownikami rozmawiać, to po wdrożeniu tego programu, gdzie pracownicy mieli wpływ na jego konstrukcję, bo ja objechałem wszystkie 16 delegatur, spotkałem się ze wszystkimi departamentami i zbierałem, jak przyszedłem do NIK-u, zaczynając pracę, ich opinie, jak oni by widzieli zasady pracy NIK-u, ocenę ich pracy, żeby ona była obiektywna, to po wdrożeniu tego modelu ilość przeterminowanych w cudzysłowie kontroli to było kilka procent, z 40 na kilka procent. Kiedy pracownicy mieli poczucie, że oni mają możliwość współdecydowania o pracy instytucji poprzez wpływ na jakość jej pracy. Mówię o tym Państwu, bo my mamy prawo się dopominać jako obywatele partycypacji nie tylko w spółkach Skarbu Państwa, bo moi przedmówcy mówili, że przejdzie do historii premier, który wprowadzi element partycypacji przynajmniej w spółkach Skarbu Państwa. Dlaczego tylko w spółkach Skarbu Państwa? Przecież administracja to jest ta specyficzna forma rozwiązywania problemów obywateli, za którą między innymi odpowiada na poziomie rządu i administracji rządowej premier, na poziomie konstytucyjnych organów, kierownicy tych organów w NIK-u to jest właśnie prezes, w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich to jest Rzecznik Praw Obywatelskich, a w urzędach centralnych to jest kierownik tego urzędu, na przykład prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. I my mamy prawo się dopominać, żeby ci, którzy odpowiadają za pracę tych urzędów, wprowadzali taki model. Bo ja mogę powiedzieć po sobie, że on się sprawdza. W momencie, kiedy przychodziłem do NIK-u, zaufanie do jego pracy to było 30 parę procent obywateli. Kiedy odchodziłem, około 50%. Bo obywatele widzieli, że te kontrole są rzetelnie przygotowywane. Oczywiście to jest model, w którym prezes, kierownik urzędu musi zrobić krok wstecz. To nie on jest najważniejszy. Najważniejsi są pracownicy danej instytucji i instytucja, która realizuje określone interesy obywateli, odpowiadając za dany fragment funkcjonowania rzeczywistości publicznej. I wy macie prawo się o to dopominać. Mówcie, którzy z funkcjonariuszy publicznych realizują ten model, a którzy nie realizują. Ja bym powiedział, dla mnie ten model się sprawdza w każdym miejscu, w którym byłem. Jak byłem wiceministrem, później ministrem sprawiedliwości, to znowu dla mnie stałym elementem spotkań były spotkania ze związkiem zawodowym funkcjonariuszy służby więziennej, z samorządem zawodowym kuratorów, z przedstawicielami samorządów sędziowskich czy prokuratorskich przez okres, kiedy byłem prokuratorem generalnym. No nie ma możliwości zarządzania daną instytucją bez rozmowy z tymi, których pracą formalnie kierujesz, ale to formalne kierowanie to jest tworzenie im rozwiązań, które umożliwiają im dobre wykonywanie swoich obowiązków i współpartycypacja w ich wypracowywaniu i w ich wdrażaniu w życie. Pokazuję Państwu ten model, bo ja też mam do Was uwagi. Uważam, że trochę poddajecie się temu, ja się nie dziwię, zaraz powiem dlaczego, że trochę jesteście takim niechcianym dzieckiem. Ja tego wcześniej nie wiedziałem. Ja sobie zdałem z tej sprawy w momencie, kiedy wspólnie z Rafałem pracowaliśmy nad ustawą. Dokładnie, to nie była rewolucja. To była ustawa, która w określonej rzeczywistości pandemicznej miała wam umożliwić poprawę jakości pracy. I co się okazuje? Okazało się, że przegraliśmy, już nie pamiętam, o 1 czy 2 głosy na posiedzeniu plenarnym, bo nazwijmy rzecz po imieniu, obawy, że to pomoże radom pracowniczym, jednego związku zawodowego wpłynęły na to, jak głosowali wszyscy senatorowie największego klubu. Największym klubem w Senacie jest Klub Prawa i Sprawiedliwości. No przecież to jest kuriozum. My byliśmy po wielu godzinach wspólnej pracy nad projektem, żeby było śmieszniej,
ten sam Senat wcześniej przyjmował ustawy umożliwiające funkcjonowanie w pandemii różnym samorządom, administracji publicznej, wprowadzając systemy pracy online, czy to w wymiarze sprawiedliwości, czy nawet w takich samorządach jak adwokacki, radcowski, umożliwiający przeprowadzenie wyborów w formule online, a trafia sprawa rad pracowniczych, to się okazuje, że brak sympatii do rad pracowniczych ze strony jednego ważnego podmiotu politycznego, on wpływa zero-jedynkowo na głosowanie największego klubu w Senacie. Przecież to jest kuriozum. Tam nie było żadnego dialogu. Ja powiem Państwu więcej. Na poziomie Komisji Senackiej jeszcze głosy za projektem ustawy były z różnych stron. Nie tylko tak, jak było później na plenarce, że moje koło, które świadomie, bym powiedział, funkcjonuje jako koło senatorów niezależnych, bo od początku wiedziałem, że umożliwi mi to łatwiejszą pracę w Senacie, próbując przełamywać, co skądinąd rzadko się udaje, podziały polityczne, a szukając rozwiązań konkretnych problemów, no to się okazało, że na plenarce udało się przekonać do tego projektu ustawy większość klubów i kół, bo poza senatorami niezależnymi poparł ten projekt i Koalicja Obywatelska, tam dwóch senatorów akurat nie głosowało, PSL, Lewica, ale już w tym wypadku Prawa i Sprawiedliwości się nie udało. O czym to świadczy? Że tam nie było chęci rozmowy o sprawach merytorycznych, tylko zaważył element absolutnie pracowniczy. I ja się też zgadzam, że elementy partycypacji podnoszą jakość pracy i efektywność pracy. Ja to widziałem w NIK-u. My przeprowadzaliśmy więcej kontroli, szybciej, nie bym powiedział, można powiedzieć, że pracownicy, okazało się, że w ramach funkcjonujących wcześniej rozwiązań można na tyle podnieść ich efektywność pracy, że ich samozadowolenie wzrosło, a ilość teoretycznie pracy, ktoś by powiedział, że jest większa. Ona wcale nie była większa. Okazało się, że wspólnie szukaliśmy takich rozwiązań w ramach funkcjonujących procedur, które po prostu podniosły efektywność. Jak to było możliwe? Bo udało mi się wejść w dialog z tymi pracownikami, którzy byli kompletnie zaskoczeni, bo mi powiedzieli, że filozofia działania Najwyższej Izby Kontroli zawsze była taka, że prezes jest tu Bogiem i w ogóle z nikim nie rozmawia. Ale udało się ten model przełamać. Udało się zaprosić do współdecydowania pracowników Najwyższej Izby Kontroli. Szanowni Państwo, co do przyszłości, i tu znowu, to oczywiście jest przed nami batalia, bo ja Wam deklaruję jedną rzecz, że tak jak przy okazji tego projektu ustawy, tak przy ewentualnie czy powrocie do tej nowelizacji tej ustawy, czy zamianie tej ustawy na nową, jestem do Państwa dyspozycji, także z legislatorami, którzy obsługują Senacką Komisję Ustawodawczą, tylko od razu Wam powiem, tego się nie uda bez Was. A czy jeżeli z Waszej strony nie będzie na przykład pewnego nacisku na parlamentarzystów w Waszych okręgach wyborczych, bo to jest jedyne narzędzie faktyczne oddziaływania na posłów i senatorów, zaraz Wam podam jeden przykład, to nam się to nie uda, bo później przyjdzie przedstawiciel, bym powiedział, dowolnego związku zawodowego, czy negatywnie się wypowie o projekcie przedstawiciel rządu i projekt padnie, ale wbrew pozorom wcale to nie jest takie zero-jedynkowe. Ja całkiem niedawno przygotowałem projekt, ktoś powie, że dokładnie bym powiedział poza troszkę Wami, bo projekt wsparcia tych, których doświadczyła pandemia w kontekście przedsiębiorców. Tylko pamiętajcie, co to jest przedsiębiorca w Polsce. To nie jest tylko i wyłącznie, bym powiedział, właściciel dużego zakładu pracy, czy tym bardziej tych największych zatrudniających setki pracowników. To w Polsce formalnie przedsiębiorcą jest osoba na samozatrudnieniu, pielęgniarka, którą zmuszą do przejścia na samozatrudnienie, czy szewc, który prowadzi mały zakład usługowy. I okazało się, że państwo polskie zamknęło tym ludziom legalnie prowadzoną działalność gospodarczą w sposób niezgodny z prawem i więcej, nie wypłaciło z tego tytułu nawet odszkodowań, wypłacało pewne formy pomocy, ale nie współmierne do potrzeb. I przygotowałem projekt ustawy, który przychodzi z pomocą tym środowiskom. I co zrobiliśmy? Ten projekt przeszedł przez Senat i poszedł do Sejmu. I przez Komisję Sejmową, dlaczego on przeszedł? Bo ja sam namówiłem przedstawicieli tych zamkniętych branż, mówię, rozmawiajcie ze swoim posłem w danym okręgu. I co się okazało? Mimo dyscypliny, bo rząd był przeciwny temu projektowi ustawy, 40% posłów wylogowało się w trakcie trwania komisji,
żeby nie głosować nad projektem, bo wiedziało, miało wcześniej wizyty tych środowisk dla odmiany pracodawców formalnie, że my będziemy ci patrzeć na ręce, jak w tym głosowaniu weźmiesz udział. I po co to mówię? Bez takiej waszego silnego głosu, a ja wiem, jak to działa na parlamentarzystę, jak przyjdziecie w trzech do dowolnego posła i powiecie, ja tu reprezentuję Radę Pracowników, pani pośle, ona jest w pańskim okręgu wyborczym, tutaj zakład X, mamy tam 200-300 pracowników, nie mamy wątpliwości, że pan jest otwarty na nasze argumenty i chce pomóc w funkcjonowaniu Rady Pracowników tej firmy, to uwierzcie mi, że on będzie miał naprawdę bardzo duży dylemat, ten parlamentarzysta, poprzeć tą nowelizację dotyczącą Rad Pracowników, czy nie poprzeć, a przynajmniej udać takie rozwiązanie, gdzie mniej podpadnę i swoim wyborcom i bym powiedział kierownictwu partii, czyli przynajmniej nie wziąć udziału w głosowaniu. I to już wystarczy przy takim, bym powiedział, zbliżonym poziomie poparcia zarówno w Sejmie, jak i w Senacie dla określonych rozwiązań. Po co to wam mówię? Musicie trochę jako środowisko przełamać ten defetyzm, który ja trochę na tej sali wyczuwam. A kiedyś było 3000 rad, teraz jest już tylko 700, a perspektywy to tylko gorsze. Nie, te perspektywy wytworzycie. A czy jeżeli będziecie z przekonaniem walczyć o rady pracowników, a ja jestem przekonany, że one są potrzebne. I po to od tego zacząłem to dzisiejsze spotkanie, żeby wam pokazać, że nawet w tak trudnym środowisku jak konstytucyjny organ w Polsce, że można wprowadzać te elementy partycypacji i one podnoszą jakość funkcjonowania danej instytucji, to właśnie z tej mojej wypowiedzi chcę, żeby wpłynęło takie przesłanie. Możemy razem coś zrobić, tylko trzeba wierzyć w to, że wspólnie to osiągniemy. Mój głos jest troszkę pewnym podsumowaniem, bo ja ubogacę Rafała już podsumowaniem na koniec naszej konferencji, bo dzisiaj równolegle z naszym spotkaniem trwa Krajowa Rada Sądownictwa, gdzie za chwilę będę musiał przyjechać, ale chciałbym jedną rzecz podkreślić. Bardzo chętnie będę z wami współpracował. Tak jak do tej pory chcę być ambasadorem Rad Pracowników i szerzej rozumianej partycypacji pracowniczej w zarządzaniu instytucjami publicznymi, spółkami Skarbu Państwa. Ale z góry was też proszę jeszcze o jedno. Uwierzcie, że robicie coś ważnego i potrzebnego nie tylko dla was, nie tylko dla pracowników, którzy reprezentujecie w danej firmie, ale tak naprawdę robicie coś niezwykle potrzebnego dla całego kraju, bo podnosicie jakość zarządzania, czy spółkami Skarbu Państwa, czyli jeżeli uda nam się elementy partycypacji wprowadzać w funkcjonowanie instytucji publicznej, to także funkcjonowanie instytucji publicznych w całym kraju. Naprawdę robicie kapitalną pracę. Chciałem wam za to bardzo ciepło, bardzo serdecznie podziękować. I zawsze możecie się w różnych sprawach do mnie zwracać. Rafał z tej możliwości korzysta na bieżąco. W Łodzi zapraszam do swojego biura senatorskiego, tam gdzie będziemy mogli coś wspólnie zrobić w sensie legislacyjnym też jestem do dyspozycji. I dziękuję wam za to, że tak ważną dyskusję dzisiaj jej gospodarzem może być Senat i także Senacki Zespół Zrównoważonego Rozwoju, którego jestem przewodniczącym i którego, zwróćcie uwagę na nazwę, właśnie dokładnie odwołuje się do ważenia tych racji, dyskusji i dialogu w rozwiązywaniu najtrudniejszych problemów. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie senatorze. Mamy głos na online. Pan Zdzisław Gębołyś. Panie Zdzisławie, czy może pan zadać pytanie, czy podzielić się refleksją, bo zgłaszał się pan tutaj. Dzień dobry panie przewodniczący, dzień dobry państwu. Jeżeli mogę się podzielić uwagą, w której będą zawarte pytania. Postaram się to zrobić zwięźle, szanując czas wszystkich państwa. Proszę państwa, jestem nauczycielem akademickim, czyli reprezentantem tej sfery, tej instytucji, która nie została uwzględniona w ustawie o radach pracowników z względu, nie pamiętam paragrafu, to z tego, gdyż ustawa nie dotyczy instytucji, które prowadzą działalność komercyjną, nie prowadzą działalności komercyjnej, przepraszam, więc siłą rzeczy szkoła wyższa i wszystkie instytucje oświatowe
nie spełniają tego warunku. No a specyfika tych właśnie instytucji jest taka, że inne przedstawicielstwa, inne organy, na przykład związki zawodowe, no nie są w stanie wypełnić pewnej luki, którą mogłyby się, powinny się zajmować, znaczy która występuje. Ta luka dotyczy spraw edukacyjnych, spraw badań, spraw dydaktyki, tylko w niewielkim zakresie. Proszę Państwa, mogą to robić. Proszę Państwa, zapytałem na czacie, czy będzie obecny pan wicepremier dr Jarosław Gowin. Z tego, co zauważyłem, nie ma go. A no, to jest jeden z powodów, dla których chciałem wziąć udział w tym ważnym posiedzeniu. Otóż pan dr Gowin, ówczesnie minister nauki i szkolnictwa wyższego, doprowadził do, no nie sam, ale doprowadził do uchwalenia ustawy o szkolnictwie wyższym, która, no chciałbym być pościągliwy w słowach, ale która spowodowała bardzo wielkie zamieszanie w organizacji, funkcjonowaniu szkół wyższych i która nie spowodowała, nie tylko moim zdaniem, poprawy jakości szkolnictwa wyższego, a gdy chodzi o właśnie o sferę, która jest tutaj omawiana, dyskutowana, no spowodowała dalszą marginalizację i degradację przedstawicielstwa pracowników szkół wyższych. Ja tutaj myślę nie tylko o nauczycielach akademickich, ale również o osobach, które nie są nauczycielami akademickimi. Właściwie w obecnej chwili no głos pojedynczego, przeciętnego jego reprezentanta szkoły wyższej jest bardzo, bardzo nikły, ledwie zauważalny i właściwie nie ma swojej reprezentacji, bo nie są nią przecież związki zawodowe, nie są też w wypadku kwestii spornych, które przecież się zdarzają, radcowie prawni. Także nie ma, zostały zlikwidowane rady wydziału, na których można było zgłaszać ewentualne wnioski. No jest Senat oczywiście, ale to są instytucje, do których no nie ma bezpośredniego dostępu pracownik szkoły wyższej. Także no Rada Pracowników no jest w mojej opinii, moim zdaniem, taką nadzieją na naprawę tej sytuacji, na możliwość wypowiedzenia się przedstawicieli szkół wyższych, nauczycieli akademickich, nie tylko ich, w sprawach interesujących ich i podejmowania dialogu, bo ja rozumiem, że taka jest intencja właśnie tego przedstawicielstwa, żeby prowadzić dialog. No i to tylko dopowiem na koniec, że ten temat spotyka się z zainteresowaniem na mojej uczelni, również ze strony związków zawodowych, więc słyszy pan senator Kwiatkowski mówił, że związki zawodowe, jeden z tych jest przeciwko nowelizacji, ale może na tym poziomie dolnym występuje większe zrozumienie. Ciekaw jestem, jaki będzie dalszy ciąg tych działań zmierzających do nowelizacji. A już ostatnie słowo, że ja się dowiedziałem o radach pracowników, gdy byłem w Niemczech, rozmawiałem dosyć długo z jedną nauczycielką Niemką na ten temat i ona mi przedstawiła właśnie różne, no za i przeciw, zalety. Ja zauważył więcej zalet w tym względzie. To tyle. Dziękuję za wysłuchanie. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu za ten głos. Tak, ja przypomnę, bo mówiłem o tym na początku naszego spotkania, że my zapraszaliśmy oczywiście ministra Gowina, ale z przyczyn, z uwagi na inne zobowiązania, po prostu nie mógł być obecny. Zapraszaliśmy również dyrektora Waleśkiewicza z Departamentu Dialogu, ale też nie mógł być obecny.